Jeśli interesują Cię ciekawe rozmowy z kozakami branży beauty, to koniecznie subskrybuj ten kanał i kliknij dzwoneczek, by dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. Partnerami kanału są NSP Nano i NSP Pico. Najlepsze lasery do usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. Ośrodek wypoczynkowy Wrzos. Rodzinne wakacje nad polskim morzem. Golden Eye Optic. Oprawa oka na miarę Twoich oczekiwań. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzisiejszą moją gościnią, czy ja praktycznie jestem gościem, Karoliny Mięsowicz. Karolina jest właścicielem dwóch studiów, Virgo Contour, jednego we Wrocławiu, drugiego w Warszawie. Jest szkoleniowcem, linergistą, motywatorem, no i co? Jeszcze mentorem chyba, zgadzasz się, czy średnio? Wiesz, jak to jest z prezentacją kogokolwiek? No, można się przeliczyć. Czuję presję. Nie wiem, czy mentor, wiesz, no robię co lubię, szkolę ludzi, mam efekty, więc no chyba działa, no może i mentor. Niektórzy tak mówią, no. Pytanie, co znaczy mentor? A to zaraz na pewno do tego dojdziemy, bo robisz coś, czego nikt inny praktycznie nie robi w tej branży, dlatego też stwierdziłem, że mentor może być odpowiednim określeniem na ciebie, ale do tego sobie na spokojnie dojdziemy. Pierwsze pytanko, jakie chciałbym ci zadać, to jest to, że na twojej stronie internetowej wyczytałem, że pasję do piękna i poprawienia urody odkryłaś dzięki kosmetyczce mamy. Powiedz mi, należałaś do dzieci, które pudru i podkładu używały jako mazaka na karstce, czy coś innego tutaj masz na myśli? Od razu mam przed oczami, wiesz, te takie konkursy piękności ze Stanów Zjednoczonych, te takie laleczki z kręconymi włosami. Nie, słuchaj, absolutnie nie. Moja mama jest piękną kobietą, taką blond femme fatale i ona też zawsze dbała o siebie, więc jakby z tą taką strefą beauty, z tym takim dbaniem o siebie jestem, no, w zasadzie od dziecka oswojona, więc stąd jakby to takie piękne intro w mojej notce biograficznej. Rozumiem, czyli po prostu bardziej obserwowałeś to, jak twoja mama o siebie dba, niż stricte to, że ty używałeś jej kosmetyków bardzo drogich jako narzędzia. Dokładnie tak. No to dobrze. Bo ja dosyć późno zaczęłam się, słuchaj, malować, bo w liceum jeszcze chyba nawet nie używałam tuszu do rzęs. Nie, no dobra, w liceum już tak, ale w gimnazjum nie. Gdzie dziewczyny inne gdzieś tam faktycznie się malowały, to nie, u mnie jeszcze tak tego nie było. Faktycznie dopiero liceum było takim przełomy, czyli lat 16, nie? To tak dosyć późno, patrząc na dzisiejsze dzisiejszą młodzież. No w wieku 16 lat to już dzisiaj niektóre już inne rzeczy się robi, nie? No. To już, tam makijaż wtedy to jest najmniejszym problemem w tym momencie. Tak, najmniejsze zło. Powiedz mi, jeśli przy tym jesteśmy, od razu po zakończeniu szkoły chciałaś iść w branżę beauty, czy miałeś jakiś przystanek po drodze? Przystanek, no nie jeden przystanek, oczywiście. Nie, ja w ogóle w życiu swojej przyszłości na tamten czas nie łączyłam z branżą beauty, wiesz, kosmetyczka, kosmetolog w ogóle, nie, to wiesz, tematy totalnie poza mną, bo biologia, a może bardziej sztuka, ale to też zresztą sztuki nie wyżyjesz, no na tym pieniędzy jakich nie zarobisz, no a wtedy myślało się raczej kategoriami pieniędzy. Poszłam, słuchaj, w zarządzanie. Poszłam najpierw na finanse, rachunkowość, 3 lata. Później na zarządzanie, do Warszawy, na uniwerek. I gdzieś tam po drodze miałam właśnie, tak jak to powiedziałeś, różne przystanki. Też niekoniecznie związane ze studiami, bo na początku to w ogóle była stomatologia. Byłam asystentką stomatologa. Tak. Także w sumie trochę gdzieś tam faktycznie ten kontakt z klientem taki, wiesz, no można powiedzieć, że zbliżony do tego, co robię teraz, był, bo jakby no asysta przy lekarzu. No ale to na pewno nie było w kontekście, wiesz, branży beauty, nie? Później no tak się jakoś potoczyło, że zaczęłam pracę w biznesie, przy doradztwie strategicznym, takiej firmie, która obsługiwała projekty związane z budowaniem właśnie i wdrażaniem strategii w takich dużych podmiotach, no, może nie tylko dużych, ale w ogóle w podmiotach takich gospodarczych. No i tam faktycznie kilka lat byłam. To jak to się stało, że z zarządzania... Poczekaj, a mam mówić do ciebie czy do kamery? No to mnie, no, ze mną rozmawiasz, no dobra. Z kamerą. Tak, to byśmy sobie już przez iPada pogadali, nie? A, dobra. To jak to się stało, że z zarządzania przyszłaś na asystentkę stomatologii? Czy też dentysty? Nie, odwrotnie.
Ze stomatologii przeszłaś na zarządzanie. Tak, tak. Ale w sensie, że ze studiów zarządzania. O to chodzi. Że ze studiów zarządzania. Nie, nie, w ogóle nie byłam na studiach dotyczących stomatologii. Tam byłam w trakcie jakby robienia, tak, robiłam studia, poszłam na licencjat z finansów rachunkowości i taka praca się gdzieś tam przytrafiła przez znajomą, gdzie zaczęłam pracę w stomatologii. Chwilę posiedziałam na recepcji. Bardzo mi się nudziło, więc ktoś mnie wciągnął na gabinet, bo stwierdził, że może się nadam, mimo że tam nie będzie nudno. I faktycznie nudno nie było, więc tam już sobie zostałam. Zdecydowanie wolę gdzieś tam tą operacyjną działalność niż taką administracyjną. Także tam przesiedziałam z półtora roku na pewno. I potem też z okoliczności poznani ludzie, gdzieś tam znajomości. No tak się złożyło, ktoś mi złożył propozycję, czy nie chciałabym pomóc przy projekcie organizowania konferencji takiej międzynarodowej dotyczącej energetyki. Totalnie odjechany inny temat, ale mówię, dlaczego nie. No przecież nie będę przecież w tym zębach cały czas siedzieć, jeszcze zresztą nie jako lekarz, więc tym bardziej. I zmieniłam pracę i faktycznie no tam już zostałam kilka ładnych lat w tej firmie. Różne fajne projekty robiliśmy, fajnych ludzi poznałam, przeróżnych na naprawdę różnych stanowiskach, w różnych strukturach organizacyjnych i no taka prawdziwa szkoła życia, też w większości męskie towarzystwo, więc jakby tutaj trochę inny sposób myślenia, trochę inne podejście, bardzo fajne na plus dla mnie. Na pewno dzisiaj bardzo mi to dużo daje. Jestem w stanie się zdystansować do pewnych rzeczy, gdzieś tam mniej emocjonalnie, osobiście podchodzić do rozmów, do właśnie kursantek, do klientek i no tak wiesz, tak wydłużając jakby perspektywę, patrząc, wiesz, oddalając się od tego wszystkiego, patrząc z lotu ptaka, no to faktycznie wszystko miało fajny sens i doprowadziło do miejsca, w którym jestem teraz. A dlaczego jestem tutaj? O właśnie, bo już kurczę, tak się wyrywam z tym pytaniem, czemu? No nie, bo branża energetyczna? Nie energetyczna, ale biznesowa ogólnie, bo to był projekt jeden, konferencja. No to, no to wiesz, doradztwo jakby w dużych projektach, ale też jak powiedziałaś, nie tylko tych dużych, no to jest bardzo rozwojowy temat. Jest tam ogromny jakby przemiał klientów, ogromny przemiał finansów. Co się stało, że postanowiłaś zostać linergistką? Bo to jest, wiesz, tak, tak zupełnie nie takie dwa inne strzały, nie? Wokół, no, wiesz co? No po pierwsze szklany sufit to jest coś, co jeszcze niestety jest, istnieje na pewno już pewnie teraz w mniejszym stopniu niż było kiedyś, kiedy ja tam pracowałam, ale doradztwo strategiczne i w ogóle taka branża biznesowa jest, gdzie dominują faceci, gdzie gdzieś tam faktycznie jest ich mnóstwo więcej, no tak myślę, że środowisko to 90% sami faceci, więc żeby kobieta się przebiła i zarabiała podobne pieniądze albo przynajmniej robiła podobny biznes jak ci wszyscy inni ludzie, faceci, jest, wiesz, to jest naprawdę przechodzenie przez takie bagno i pytanie, czym się komuś chce w to bawić, chyba nie do końca, wiesz, to nie, no nie chyba każdy jakoś też jest jakby ekspertem w korpo, jakichś gierkach. Nie, i tak to korporacja, dalej, to w ogóle wejście do korporacji w ogóle mnie nie interesowało, ponieważ my, wiesz, jako firma realizowaliśmy projekty dla korporacji, ale jako zewnętrzny podmiot, taki mały butikowy, który gdzieś tam, wiesz, wchodził, mamy temat, mamy projekt, robimy, wychodzimy na tej zasadzie, nie? Rozliczamy się. Dlatego ja już, wiesz, różne korporacje od wewnątrz widziałam i ja wiedziałam, że korpo to w ogóle never. Ja pracowałam chwilę w takiej, może nie korporacji, ale w dużym funduszu i tam, nie wiem, z 2 miesiące tak naprawdę spędziłam. Miesiąc po miesiącu dałam wypowiedzenie po prostu, bo to w ogóle nie był mój temat. Najbardziej mi się podobało, kiedy byłam na spotkaniach zarządu i tam można było coś, wiesz, wysłuchać fajnego, zrobić, coś faktycznie koncepcyjnie popracować. Praca administracyjna i to dla mnie jest chyba największa kara na świecie, jaka istnieje. Ja jestem człowiekiem czynu, muszę coś robić, ciągle działać. Nie? Skąd się wziął ten permanentny, wracając do tego pytania? A jak najbardziej, ja lubię, jak goście nie, odpływają, że tak powiem, bo wiesz, wtedy... Nie, nie, to jest... ja zbieram, po prostu daję sobie czas na przemyślenie. Zawsze możesz, wiesz, tak jak rozmawialiśmy, powiedzieć... ja ci najpierw zacznę przedrzeźnieć delikatnie. Więc... Nie, nie, słuchaj. Bo nie, bo dobra, wkręciłam się. W każdym razie, skąd to się wzięło? Byłam na macierzyńskim, drugim macierzyńskim. I no wiedziałam, że już z dwójką dzieci ten tryb funkcjonowania, który gdzieś tam miałam w takich, w tych firmach, no to nie do końca jest to, nie? Jakieś wyjazdy, zrobienie czegoś, ciśnienie biznesowo, trzeba gdzieś tam z klientem się spotkać.
Ciężko. Ciężki psychicznie pytanie, czy faktycznie no, trzeba sobie odpowiedzieć, czy się chce tak funkcjonować na dłuższą metę. Ja to pytanie zadałam i odpowiedź była, że nie chcę. No ja to jak nie chcę, no to trzeba coś wymyślić innego. No i zaczęłam, wiesz, gdzieś tam się rozglądać za różnymi rzeczami. Oczywiście człowiek jest mać czarną dziurę przed oczami, no bo czym ma się zajmować de facto? Wiesz, młoda laska, znaczy młoda, no na tamten czas młoda, ale w takim biznesie co ma sama otworzyć? No wiesz, pracowałam kilka lat w branży, gdzie tak naprawdę dobre pieniądze zarabia się no po 40, no to mi jeszcze trochę brakowało do tego etapu, żeby ktoś mnie traktował w ogóle poważnie, wiesz, żebym coś zaczęła robić sensownego. Przepychać mi się z tymi wszystkimi kobietami biznesu też wtedy jakoś nie chciało, no też nie miałam jakoś dobrego doświadczenia. Tam naprawdę takie rekiny raczej pływają i nie ma miękkiej gry, jeżeli chodzi o, wiesz, jakąkolwiek przyjaźń, o relacje. To się wydaje fajne z zewnątrz, może jak się na to patrzyło wtedy przynajmniej, ale wewnątrz no jednak te kobiety są no, trudne do współpracy. No nieprzyjemne. Tak? Nie. Każdą okazję wykorzystałem do tego, żeby po prostu coś ugrać twoim kosztem. To jest, nawet powiem ci właśnie nie tyle co ugrać, powiem ci dużo rzeczy odbieram osobiście emocjonalnie, tak podchodzą do niektórych rzeczy bez sensu totalnie, zwłaszcza jak jakaś kobieta jest nad tą kobietą, także totalnie bez sensu. Także zaczęłam szukać. No i wiesz, znowu moja mama tutaj wjeżdża, tak? I pewnego dnia ona właśnie do mnie dzwoni, mówi, że słuchaj, bo ja tak się zastanawiam nad takim kursem permanentnego. Moja mama, wiesz, gdzie no, jest starsza ode mnie. Permanentny, mówię, co w ogóle wymyśliłeś? A ona taka właśnie jest taka szalona trochę w tych swoich pomysłach. No i w ogóle ty powinnaś do mnie mówić się tym zajmować, wiesz? Mówi, ty zawsze manualnie tak malujesz i w ogóle wszystko robisz, takie rzeczy związane z kosmetykami, z malowaniem, właśnie tak wszystko zawsze idealnie. Mówię, po tylu latach w biznesie ja miałabym wchodzić w branżę beauty. Bez sensu, nie, mamo, w ogóle co ty do mnie mówisz? No wiesz, no ale ziarenko zasiane. Mówię, dobra. Byłam na brwiach niedawno, robiłam permanentne. Laska mi skasowała tam 1000 parę złotych za brwi. I myślę, no dobrze, zaczęłam sobie liczyć. Mówię, może to nie takie głupie. Wiesz. Nie trzeba mieć 40, żeby dobrze zarabiać. No. No właśnie. I tak, wiesz, jeszcze robisz coś takiego w miarę fajnego. W sensie, no to nie jest jakieś, wiesz, skomplikowane. Przynajmniej z tamtej perspektywy przed rozpoczęciem tego mi się takie wydawało. No i zaczęłam się rozglądać, liczyć. Moje Excele odpaliłam, wszystkie prognozy zrobiłam. Jeszcze w ogóle absolutnie szkolenia nie wchodziły u mnie, wiadomo, w te prognozy. Tylko same zabiegi. Mówię, ale super, grafik pod siebie. 4 godziny na przykład dziennie sobie ułożę. Dla nikogo nie pracuję, nikt mi nie mówi, zrób mi prezentację, wyślij to tam, to jedź na spotkanie z klientem, klient marudny, mu coś nie pasuje. Jest super, gra mi to, szukam szkolenia. No i tak się zaczęło. Pojechałam do Branka, jeszcze wtedy Branko sam szkolił, wiesz, on jakby jest właścicielem największej na świecie tej takiej struktury związanej z makijażem permanentnym. No dla mnie no świetnie w ogóle to rozwinął, bo to było jeszcze 6 lat temu, to no to takie było, wiesz, raczkujące. On już miał jakby autorytet, już miał tą pozycję w permanentnym, ale to jeszcze nie było na taką skalę, na jaką było przynajmniej rok temu, nie? Czy tam 2 lata temu. Nie wiem, jak na jakim to jest etapie dzisiaj. Pewnie już trochę więcej osób się gdzieś tam odczepia ze struktury, ale no w pewnym momencie to było naprawdę wow, to było coś, nie? Zresztą ma fabrykę, no to też już o czymś świadczy. Bardziej na tych produktach odcina kupony. No. Nie każdy może mieć. Także mnie trochę też zainspirował jako człowiek, bo w ogóle, wiesz, mimo jakby tej pozycji, którą miał, on też bardzo miał fajne podejście, sam szkolił, sam pokazał, bardzo taki normalny, no nie chcę powiedzieć zwykły, ale taki normalny gościu, że normalnie można porozmawiać, czuć było taki, no, że mu to zależy, a nie, że jesteś takim kolejnym właśnie pionkiem, tak, który tak, przyjdzie, tak. Wyszkoli na rad, tak, no. Do której pan przyjmuje, do lewej kieszeni, do widzenia, zapraszam nigdy. No. Dokładnie tak. No. Ale to ci powiem, utożsamiam się delikatnie z tobą, bo moja przygoda też się zaczęła w zupełnie innym miejscu. Ja przez bardzo długi okres swojego życia miałem biznes gastronomiczny nad morzem. O Jezu, powiem ci tak, zawsze się zastanawiam, co w ludzi wstępuje, że wchodzą w gastro? Powiem ci tak, moi rodzice mają ośrodek wypoczynkowy nad morzem i po prostu w wieku 15 lat stwierdziłem, mamo, tato, ja chcę wam zacząć pomagać. Ja mówię, no to dobrze, to stań na jednej budce w takim razie przy basenu, zacznij tam hot dogi robić, nie? Ja mówię, okej, podobało mi się bardzo. No i tak konsekwentnie przeżyłem przez parę ładnych lat, aż w końcu doszło do tego, że sam zarządzałem jakby wyżywieniem. W jednym momencie nawet w naszym najlepszym sezonie mieliśmy około 1000 osób na ośrodku w ciągu danego dnia. No więc to mało nie było. No i tam jeszcze 4 jakby takie zewnętrzne punkty.
No ale efekt jest taki, że później zacząłem mieć dość mocne spiny z rodzicami pod względem jakichś tam strategicznych, że ja bym chciał coś, oni coś innego. No i w pewnym momencie musiałem powiedzieć, sorry, no ja wolę mieć rodziców, aniż mieć fajną jakby pozycję finansową i tak dalej. No jakby skończyłem jakby z tym kompletnie, no i musiałem pójść w inną branżę. Jestem tu, gdzie jestem. Więc... No ale doczekaj, to właśnie jak to się stało, że nagle wyskoczyłeś w taką branżę? Wiesz co, moja żona, Ola, mytnik, wykonuje makijaż pana Filipa. Jeszcze tak, daj małpkę Instagram. No tam link znajdziecie w bio. Jak już Karolina tak zagaiła, no to dorzucimy. Efekt jest taki, że ja byłem od początku jakby jej drogi z permanentnym i tak jak ci mówiłem, poza kamerami ja... Ale to Ola cię wciągnęła. Tak, chodź tu, tak. Zobacz, pomożesz mi. Więc ona mi zawsze proponowała. Ona tak, wiesz, ona po dwóch latach bycia w branży mówi, chodź, Wojtek, też zaczniesz robić. Później będzie fajnie. A ja mówię, gdzie? Ola, ja mam zajebisty biznes gastro. Zarabiam bardzo, bardzo dobrze. Stać mnie na każde auto, jakie chcę i tak dalej. Więc jest super. No ja babą nie będę robił czegoś przy twarzy, nie? No, bez przesady, kurczę. Mniej więcej takie podejście jak ty. No i w końcu stwierdziłem, kurde, no wiem na ten temat bardzo dużo. Do tego stopnia, że ja nawet nie będąc kompletnie w branży, bez problemu pod względem merytoryki mógłbym prowadzić basici. Mm-hmm. Więc stwierdziłem, kurde, no to tak nie da. A widzisz, ile osób tego nie wie, nie? No. Mm. Znaczy ja teraz nawet widzę, że moje szkolenia z lasera są bardziej merytoryczne jako podstawowe niż niektóre masterklasy pod względem brwi. Więc no dla mnie jakby ten poziom wiedzy, co dla niektórych basicach jest, no to jest dość kiepski po prostu. I ja bym nikogo takiego nie wypuścił z taką wiedzą. A że ja już dużo więcej wiedziałem na ten temat, no to po prostu doszkoliłem się sam, odbyłem parę szkoleń, no i rozwinąłem na tyle swoją wiedzę, że sam się poczułem dobrze w tym temacie. Mm-hmm. Po jakimś tam czasie zacząłem jakby szkolenia robić, no bo laser nie jest aż tak skomplikowaną jakby rzeczą jak makijaż permanentny, nie? Ale i tak można zrobić. Makijaż permanentny też nie jest skomplikowany. Powiem ci, to i tak się uzupełnia w tym wszystkim. No tylko bo wiesz, usuwasz... manualnie. Kwestia jakby... No ja wprowadzam, coś... ty usuwasz, aczkolwiek też nie usuwasz do końca. Taka jest prawda. Też się dowiedziałam niedawno, że jednak... Dokładnie. Znaczy wiesz, nigdy też po pierwsze nie może dać gwarancji, że komuś usunie coś w 100%. Ja mam taki myk, na przykład w karcie zabiegowej, że tam jest jaki jest cel wykonania zabiegu, ale ja tam w życiu nie pozwolę napisać usunięcie. Bo nie masz, nie dasz gwarancji jakby, że usuniesz tatuaż czy makijaż. Znaczy w ogóle wiesz, to ostatnie takie szkolenie, gdzie byłam u Poliny, to trochę też mi dało do myślenia, bo pigment tak naprawdę też się nie usuwa. On tam zostaje, on krąży w organizmie i to się wszystko tam składuje. To jest. Dlatego ja moim kursantkom mówię, kurde, nawet dostaniecie za darmo troszkę mojego szkolenia tutaj dzisiaj. Że ja mówię, że my nie usuwamy pigmentu z organizmu, tylko my zmieniamy jego położenie w organizmie. I on też po zmianie jakby wielkości de facto, ten pigment, po zmianie jego wielkości, my go po prostu tracimy z oczu, ale on z organizmu de facto nie zanika. Dokładnie. Albo jest po prostu w innym miejscu, w którym też go nie widzimy, ale on się, nie pozbywamy się go nigdy praktycznie, nie? No więc tak to wygląda. Ale... Czyli możemy się utożsamić, czyli podobną drogę przeszliśmy. Ja nie byłem w dużej firmie doradczej, ale... Nie byłeś zafascynowany paniami od PEM-u, od początku swojej dorosłości? Znaczy powiem ci tak, byłem na targach Beauty Forum parę ładnych lat temu, to bez problemu byłem w stanie rozpoznać, kto się zajmuje makijażem permanentnym, po outfitach. Ja mówię, no tutaj jest 40 koła na tej pani, tutaj 50, tutaj 60. Ja mówię, no to już wiem, że kto szkoli z permanentnego. Ale to ostatnio, tak? Wiesz co, tak... 4 lata temu to mniej więcej było, no to okay. Na całej konferencji ogromnej, znaczy na całych targach, doskonale byłaś w stanie rozpoznać po samym wyglądzie, kto się czym zajmuje. No ale Wojtek, to generalnie jako zawód, który, no nie jest zawodem, ale zawód, profesja, no to jest bardzo prestiżowy w tym sensie, że to była usługa bardzo luksusowa i naprawdę no nieliczne osoby mogły sobie pozwolić na jego wykonanie, tak? No to dzisiaj się zrobiło takie bardzo popularne i się robi tak jak na wschodzie, że faktycznie już jest coraz i więcej, nie dość, że zdolnych osób, to w ogóle osób, które faktycznie to wykonują i które szkolą z tego, nie? Także to idzie taka fala ze wschodu na zachód. To jest zawsze tak ze wszystkim. Zauważ, że były już takie fale. Pierwszą taką falą były rzęsy. Drugą taką falą trochę były paznokcie. Teraz jest makijaż. Zaraz będzie coś innego. Teraz Kobido znowu się robi coś taką falą być. Podobno. Kobido się teraz robi taką falą. Wszyscy idą i zaczynają robić Kobido. Później będzie znowu coś. Efekt jest taki, że te branże... Tak jest ze wszystkim. Jak jest górka, dość mocna spekulacja i wszyscy nagle chcą, jakby są posikani, że oni muszą jakby to robić i tak dalej, to bardzo szybko rynek to weryfikuje, bo bardzo dużo osób bardzo dużo szkoli. Ja znam takie osoby w branży trenerów, którzy codziennie praktycznie przeprowadzają basic 5 dni w tygodniu. No to ile możesz tych kursantów naprodukować? To już czasem później jest problem na modelki, a później, żeby te twoje kursantki miały jeszcze miejsce na dodatkowe później swoje panie, żeby te im zapłaciły minimum 800 zł, to jest wręcz praktycznie niemożliwe do tego, żeby
ta pula była nieskończona pod tym względem. Dlatego w tym momencie laser jest bardzo dobrym urządzeniem, no bo im jest mniej skurczystych, tym więcej ja mam roboty, więc dziękuję bardzo, szkolcie jak najczęściej. Nie, no masz rację, tam gdzie ktoś jest niedoinformowany i gdzie nie ma wiesz, wyobraźni w pewnych kwestiach, no to, nie, to inni korzystają, bo to zawsze tak było i będzie, nie? Dokładnie, ale to jest kwestia po prostu, wydaje mi się, nie chcę spekulować, ale 2 lat i ta branża zacznie się oczyszczać. Bo teraz no, też mamy taką sytuację gospodarczą, że no, dość dużo osób przyjechało do nas, bardzo zdolnych, i no dużo więcej jakby jest osób tego wykonujących, tak? Ale to już nie jest tak kolorowo, że zrobisz sobie kurs i nagle za pierwszego miesiąca zrobisz 15-20 koła na czysto. Ale ja tak nie miałam też 6 lat temu. To tak to w ogóle tak nie działa. Znaczy... Wiesz, nie wiem skąd ty to w ogóle... Może wiesz, że gdzieś tam masz, znasz takie przypadki, ale to są bardzo rzadkie. Nawet jak ktoś zaczynał, wiesz, mi się wydaje 10 lat temu, to no... Wtedy inne były problemy, bo ludzie byli trochę mniej pozytywnie nastawieni do makijażu permanentnego, więc ja myślę, że wiesz, zawsze znajdziemy jakiś powód, dla którego wiesz, możemy czegoś nie robić. No taka jest prawda. Znaczy wiesz, ja to obserwuję po tym, jak przychodzą kursantki, czy z jakimi głosami ja się spotykam, rozmawiając gdzieś tam w kuluarach i tak dalej, nie? Że no tam kurczę, wiesz, chociażby patrząc po moich znajomych na Facebooku, że każdy jakby zaczyna robić makijaż permanentny. Ja już mam bardzo mało znajomych, które nie wykonują permanentnego na przykład. Każda już była na szkoleniu. Ja wiem i się domyślam tego, że one poszły na ten, bo zauważyły, kurde, ta babka załóżmy wykonuje pół roku makijaż permanentny i ona już ma torebkę Louis Vuitton za 10 koła na przykład. No to ja też taka będę. I to jest, wiesz, jak rozmawiam z kursantkami, które są na Basicu, pytam, czemu makijaż permanentny, to widzę, że one myślą mocno nad odpowiedzią, ale ta odpowiedź, która od razu się rzuca, kasa, kasa, tu jest kasa. Nie? Ale dla młodych ludzi, co macie innego motywować? Przecież nie będziesz zbawiał świata makijażem permanentnym albo w ogóle wiesz, nie no kasa cię motywuje, bo dzięki pieniądze dają ci pewną wolność, niezależność. To nie chodzi o sam pieniądz jako pieniądz, tylko o pewne wiesz, rzeczy związane z tym pieniądzem. I ja uważam, że to jest okej powiedzieć, że słuchaj, motywują cię pieniądze, a że potem, żeby coś wychodziło, żeby było to dobre i żeby faktycznie ta kariera trwała nie chwilę, tylko dłużej, no to tu musisz mieć jeszcze kupę czasu w to włożonego, zaangażowania, finansów jeszcze na szkolenia kolejne, łączenie, umiejętności łączenia kropek, nawiązywania gdzieś tam relacji znajomości z innymi ludźmi z branży, no bo to wszystko gdzieś tam będzie budowało jakby twój warsztat, twoją wiedzę, dzięki czemu będziesz coraz, no wiesz, no to wszystko jest jakby kula śnieżna i to nagle się okazuje, że te pieniądze to tak naprawdę nie jest to najważniejsze, chociaż to cię motywowało na początku, ale coś innego się fajnego pojawia, nie wiem, jak ci kobieta się rozpłacze ze szczęścia albo jak nagle możesz komuś, kto nie wiem, ma raka i gdzieś tam jest przed chemią, no możesz komuś poprawić totalnie życie. No to chyba są takie rzeczy, które gdzieś tam dają tą wartość dodaną, nie? A nie tylko sama kasa, ale od tego się zaczyna i uważam, że to jest uczciwie o tym powiedzieć. Ale ja się jak najbardziej z tym zgadzam. Kasa jest jak najbardziej motywatorem i nie oszukujmy się, osoba, która nie mówi, że w jakiejś branży albo czegoś nie robi dla pieniędzy, no to albo oszukuje siebie, albo innych w tym momencie, bo kasa jest jakby... Nie, też, ale też może powiedzieć prawdę, no bo może to już dojść do takiego momentu, że to już nie jest takie super istotne, nie? Tak, ale inaczej. Inaczej troszkę zinterpretowałeś niż to, co chciałem powiedzieć. Kasa, jak najbardziej się z tym zgadzam, że ktoś może przyjść do branży dla kasy, tylko bardziej to przeświadczenie, że tu jest łatwa kasa i szybka i duża. A, no to nasza, nasze wyobrażenie na ten temat. Tak, tak, o to mi chodziło, że właśnie, że nie, że sama kasa... No, ale ja też usiadłam do Excela pierwsze co. Ale widzisz, właśnie ty sobie policzyłaś to. No tak. To, że sobie policzyłaś i ci wyszły jakieś niestworzone rzeczy, to jest inna sprawa. Bardzo dobrze policzyłam. Ale druga nawet, sprawa... Nawet powiem ci, nie doszacowałam. Ale druga sprawa jest właśnie, że wiele osób zaczyna właśnie tak samo mówić, kurczę, no to jest taka kasa, 2 godziny dziennie sobie będę siedzieć w robocie, nikt nie ma, nikt mi dupy nie truje, ja sobie robię co chcę i tak dalej, no i jak będę miała zabiegi po 1000 zł, 21 dni pracujących w tygodniu, no 21 koło na czysto, zajebiście, wchodzę w to. No ale później delikatnie jakby sytuacja, rynek i wiele rzeczy, o których nie pomyślałaś, weryfikuje to całe założenie i nigdy to nie jest takie kolorowe, jakby mogło się wydawać na pierwszy rzut oka, nie? Że bardziej po to wręcz mi chodziło. Dobra, a od czego zaczęliśmy? Nie żartuję. No to przynajmniej mam zapisane wszystko. Więc... Jesteś oczytaną osobą, patrząc po twoje relacje na Instagramie i tak dalej. Jaki typ książek do ciebie najbardziej przemawia? Przemawia, oczytana, Boże.
po co, dlaczego? Nie, słuchaj, oczytana. Nie wiem, czy oczytana. Na pewno nie czytam tyle, ile bym chciała czytać. Ja na razie chyba więcej zamawiam niż czytam, bo wszystko mi się podoba i wszystko mnie interesuje. Ostatnio w ogóle też nad tym myślałam, że chyba już nie będę domawiała żadnych książek motywacyjnych o coachowaniu, o rozwoju osobistym, bo to wszystko już jest powielaniem tego, co dawno, dawno było i taką, no, takim kopia, kopi, nie? Także już na pewno od tych książek o rozwoju osobistym pomału odchodzę. Ostatnio jeszcze tylko mi wpadła jakaś tam w Empiku, bo jako Empiku to powinnam po prostu mieć taki, wiesz, taki baner, że tego sklepu nie mam po prostu. Jak tam wejdę, to zawsze coś nam raz stać, nie? Nie mówiąc już o zamawianiu na tych stronach internetowych, tylko przychodzę do newsletteru, mówię, o! Nie, no, to powinno być takie, wiesz, to powinno być do mnie zakazane. No właśnie, ja też się zastanawiałem wczoraj, czy jest jakaś aplikacja, która blokuje, dostęp do księgarni internetowych. Przecież to jest patologia. Ja też ile książek ostatnio zacząłem zamawiać, już mówię, kurde, mi by się przydało pół roku wolnego na Hawajach, żebym ja to zdążył przeczytać. Ale ja mam taki plan, żeby wziąć sobie trochę wolnego i faktycznie czytać chociaż to takie pozycje, te kilka pozycji, które chcę przeczytać i odbębnić i przemyśleć przede wszystkim, nie? Bo nie sztuką jest czytać coś też uważam masowo i gdzieś tam iść na ilość, tylko faktycznie przeczytać to, nawet jedną książkę na pół roku przeczytaj, ale weź jakąś refleksję, złap na ten temat. No tu chyba trzeba się bardziej pochylić, bo złapałam się na pewnym momencie, że czytałam, nie wiem, 10 książek na raz. I to już faktycznie się robi taki kogiel-mogiel. Ja to wszystko oczywiście ogarniam sobie, ale to jest przytłaczające. Ilość rzeczy, które chcesz, po prostu potrzebujesz wiedzieć i nagle ci się podoba 5 książek i ty musisz wszystkie nagle czytać. I to już się takie robi niebezpieczne. Nie wiem, może to za chorobę psychiczną zakrawa. Słuchaj. Kiedyś na ten temat rozmawialiśmy, że bardzo wiele osób czyta, ale bardzo mało osób później coś z tym robi. To jest takie czytanie dla czytania. A to nie do końca na tym polega, żeby czytać dla czytania, tylko coś z tą wiedzą trzeba zrobić. Bo jeśli z tą wiedzą nic nie zrobisz, tylko sobie przeczytasz, aha, fajnie wiem i dalej będę robił dokładnie to samo, tak, to równie dobrze mogłabyś nie czytać. Znaczy wiesz, to też nie zawsze jest tak, bo to książki otwierają głowę na różne inne perspektywy. Wychodzisz ze swoich bucików, kapciuszków i wiesz, chodzisz w czyjeś inne buty. No ja uważam, że to dużo daje i czytanie książek faktycznie jest potrzebne, żeby ci ludzie troszeczkę mniej byli przewrażliwieni, żeby mniej może byli krytyczni, oceniający, bo to generuje jakieś może nie że złe emocje, tylko niepotrzebne emocje, takie wiesz, typu zazdrość, zawiść, dokuczanie się z tego wiesz, gdzieś tam bierze też jakieś takie obgadywanie. To wszystko jest takie bez sensu, nie? A jednak jak czytasz te książki, to no, otwiera to naprawdę głowę na różne inne rzeczy. No i stanowczo też poszerza jakby twój wachlarz słownictwa, zasób słownictwa. Powiem ci ja tak, nagrałem parę wywiadów, montując je, ja dopiero w tamtym momencie sobie uświadomiłem, jak wiele jest waty w słownej w tym, co ja mówię. Było niesamowite. Co chwilę waty? Jakby waty słownej. Co to jest wata słowna? Niepotrzebny zapychacz. Czy coś do ciebie mówię, wiesz co, ostatnio zrobiłem tak i jakby to wyszło tak, jakby tak powiedział, jakby non stop, jakby, no wiesz, to zupełnie niepotrzebne rzeczy. Po co to wszystko? I dopiero ja musiałem jakby nagrać siebie parę razy, żeby zobaczyć, że coś zupełnie niepotrzebnego robię, ale chociażby przez samo czytanie ja widzę, że używam dużo innych słów niż rok temu, załóżmy, jak jeszcze tyle nie czytałem, nie? Że to też dość mocno jakby na to wszystko wpływa. Nie zastanawiałam się nad tym, w tym sensie, że ja nie wracałam do siebie sprzed roku, bo nie wiem, czy wiesz, ale przeszłość też jest zmienna. Wiesz o tym, czy nie? W zależności, to też jest ciekawa sprawa, bo to w zależności od tego, na jakim poziomie mentalnym, psychicznym, emocjonalnym w danym momencie jesteśmy, możemy inaczej interpretować to, co było kiedyś. Więc dzisiaj możesz powiedzieć, że faktycznie ten zasób słów był mniejszy, ale potem sobie na przykład wrócisz do jakiejś rozmowy z kolegą z klasy, gdzie byłeś super ekstra oblatany w słownictwie i się okazuje, że jednak nie masz racji, nie? Także przeszłość też jest zmienna. No ale tak, no faktycznie masz rację, te książki wzbogacają słownik, to na pewno. No. Przeszłość ulega przede wszystkim spłaszczeniu, bo zapamiętujesz jakby kluczowe elementy z tego, co kiedyś było, a nie cały kontekst sytuacyjny,
Przez to też jakby to się wydaje dużo łatwiejsze do zapamiętania i też jest dużo łatwiejsze do zapamiętania przez nasz mózg. Po prostu tak działamy. Tak, nie? Ale wiesz, wszystko ma znaczenie. Kontekst emocjonalny, gdzieś tam, dużo rzeczy. Nawet w opiniach o szkoleniu to widać po prostu. Jak dziewczyna wychodzi po szkoleniu, załóżmy jakimś, nie moim, ale przykładowo zmotywowana i super jest ekstra i jest zadowolona, ale potem nagle słyszy opinię innej osoby, że czegoś jej brakowało, albo że ktoś coś zrobił, albo u innej osoby było jeszcze lepiej, bo ktoś ją bardziej chwalił, udostępnił na social media, coś tam, to już zaczyna się zastanowić, że jednak chyba tak fajnie nie było, a w ogóle to w ogóle było beznadziejnie. I wiesz, no wszystko jest zmienne, a potem jednak z perspektywy innej osoby albo innej opinii ona to przemyśli i nagle okazuje się, że jednak było fajnie, więc no właśnie, ta przeszłość nasza jest faktycznie gdzieś tam. To ci później powiem, przypomnij mi poza kamerami, ci powiem, jak wiem, jak kiedyś jakiś basic wyglądał i że był cudowny, ta osoba, która go odbyła, myślała, a teraz jak ci o nim powiem, to dramat. Ale wracając delikatnie. Ale mówisz o moim? Nie. U ciebie nie znam nikogo, kto był na basicu. Swoją siostrę chciałem do ciebie wysłać. Tak? Tak. Masz siostrę? Mam siostrę, mam brata jeszcze. O kurczę. Więc no zobaczymy, może jeszcze do ciebie przyjdą. Ale siostra, rozumiem, że teraz szkoliła się u żony. Wiesz co, nie z tego względu, że ja to zaobserwowałem też od momentu, kiedy byłem mały. Zdecydowanie lepiej być uczonym przez kogoś, kto ciebie nie zna. To też prawda, szkoliłam moją mamę. No właśnie. Mnie tata nauczył jeździć na nartach. To, że on dalej jest moim tatą, to jest cud. A jeździsz na nartach? Już nie, bo się z nim zderzyłem kiedyś na nartach, tak dość mocno, ale efekt był taki, że jak byłem dość mocnym gówniarzem, typu 7-8 lat, no to ja wiem, że on poświęcał całego siebie, żeby mnie nauczyć. A ja, że byłem rozwiedzonym gówniarzem, który mi nic nie wychodziło, no to było darcie się, on się denerwował, się frustrował, był jeden wielki dramat. Następnego dnia poszedłem do obcego chłopa, który mnie zaczął uczyć jeździć na nartach, ja w 2 minuty zakapowałem więcej niż przez 2 tygodnie z tatą na przykład, nie? No bo obca osoba, obcej osobie nie powiesz, spadaj, tak. Jesteś głupi, czy coś w tym stylu. Ale w ogóle chcesz się pokazać z lepszej strony, jednak, że umiesz, spinasz, robisz, wykonujesz, nie? Tak. Więc co bardziej jesteśmy takim fanem, że obca osoba lepiej do ciebie trafi, też chociażby ze względu takiego szacunku inaczej. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało. Ale do obcej osoby ciężko ci pokazać jakby swoją taką 100% twarz. Typu jak ktoś ci będzie... Jasne. Jak wiesz, jak jesteś osobie sobie bliskiej albo znasz ją chociaż, nie masz problemu z tym, że jak ona coś mówi, to wyciągniesz na przykład telefon, bo ci na Instagramie przyszło. Ale jak jesteś u obcej osoby, którą pierwszy raz na oczy widzisz, no to kurde, niegrzecznie tak trochę zrobić, nie? Chociażby już na takim samym, takim dość trywialnym jakby polu, nie? Tak. Ale w ogóle wiesz, też negatywne emocje się kumulują w człowieku i gdzieś tam jak ktoś ci zwrócił uwagę, bliski, gdy cię czegoś uczy, to ty sobie wiesz, od razu ci się ta złość taka gdzieś tam zbiera z tej przeszłości. To robimy podświadomie całkowicie, nie? To co mówiłaś, że dziewczyny właśnie, znaczy dziewczyny, kobiety w tamtej branży bardzo wszystko personalnie brały. Tak, jeśli ktoś ci mówi coś, ktoś bliski ci coś mówi, też to w większości odbierasz personalnie jako taki delikatny atak na siebie i ciężko to zamienić na konstruktywną krytykę, tak. Nawet jeśli ona jest konstruktywna, nie? Czyli wracając do tematu książek. Zauważyłem, że dajesz swoim kursantkom książki, obojętnie czy to masterclassowym, czy basicowym. Dlaczego? Później jakby rozwinę jeszcze to pytanie, ale okay. Pierwsze pytanie, dlaczego? Dlaczego, po co? Skąd to się w ogóle wzięło? Wiesz co? Nie wiem, wpadłam po prostu, tak czasem mam takie pomysły, które mi wpadają do głowy i po prostu je realizuję. Pewnego dnia po prostu wpadłam na to, że można przedłużyć element motywacyjny ze szkolenia i w jaki sposób? No bo wiadomo, ja wrzucam różne rzeczy na Instagram, ale też często mnie na tym Instagramie nie mam, bo ja strategii marketingowej nie mam żadnej i nie mam żadnego planu udostępniania postów. Po prostu robię to totalnie intuicyjnie i całkowicie tak jak żyję, tak wrzucam. I wiesz, jakby jakiś strateg popatrzył, wiesz, na mój plan marketingowy, to by się za głowę złapał, jak ja w ogóle funkcjonuję. Ale ja naprawdę wszystko robię totalnie na bieżąco. I tak sobie myślę, kurczę, no może faktycznie książki fajne czytam, no to mogłabym faktycznie dziewczynom wrzucać coś. Czasami wracają tymi pociągami, wracają też jako pasażerki, pasażerowie gdzieś tam dalej, więc myślę, że pomyślałam sobie, że mogłaby to być fajna opcja, żeby gdzieś tam urozmaicić ten taki pakiet
Na do widzenia, jakkolwiek to brzmi. A poza tym, nie każda u mnie dziewczyna dostaje certyfikat po zakończonym szkoleniu, czyli wiesz, spotykam się z nimi po miesiącu, załóżmy. No i tak jedna dostanie, a druga co, tak puste ręce, też trochę no bez sensu, więc to jako fajny element uzupełniający, motywujący, mam nadzieję w jakimś stopniu. To z ciekawości, nie dostaje, bo nie zaliczyła egzaminu jakby końcowego? O, poczekaj. A się wysprzęgliłaś, no. Ale... Nie, to jest tak, że mają określone zadania do zrobienia, tak? Czyli załóżmy, że mają zrobić mi efekty, których się nauczyły na skórkach lateksowych i to nie takie byle jakie, tylko do takiego poziomu, na jaki wiem, że je stać po prostu, bo to też nie ma być taki mój poziom, bo wiadomo, że żeby dojść do pewnych rzeczy i do pewnego poziomu, no to trzeba poświęcić trochę czasu na to, a nie oczekuję, że wiesz, będą za 5 lat mi wyjść do skórki. Znaczy byłoby miło, nie? Ale jakby no nie jest to elementem jakby tego szkolenia. Także one mają jakieś tam określony czas, no najfajniej by było się gdzieś tam w tych 3 miesiącach, 6 miesiącach spiąć, a najlepiej w tym miesiącu, pomiędzy jakby którym, wiesz, pomiędzy tymi spotkaniami, gdzie my się widzimy w przeciągu tego miesiąca czy tam półtora. I nie każda, że tak powiem, robi, nie każdy się chce, nie każda ma czas, plus jeszcze ja wymagam jednej pigmentacji przynajmniej zrobionej, jak już skórki ładnie zrobią, to żeby podeszły do pigmentacji samodzielnej, bo to też chodzi o tą świadomość, o zrobienie czegoś, bo im dalej od szkolenia, tym jakby gdzieś tam zapominamy pewnych rzeczy. Pamięć mięśniowa słabnie, tak samo jak i wiedza, którą gdzieś tam sobie układały dziewczyny, no to jak nie robisz tego kilka lat, nie masz tego zautomatyzowanego, no to co się dzieje? No zapominasz, tak? To nie jest tak, że nauczysz się czegoś i po miesiącu wracasz sobie do tego elegancko. To tak nie działa. Więc motywacyjnie miało być to zaliczenie, tak miało to zostać stworzone, skonstruowane w takim celu, żeby właśnie usiadły i żeby to było takie, wiesz, że no muszę to zrobić, żeby dostać ten certyfikat, ale niektórym się nie chce, nie wyrabiają się w czasie, wydłużają to na po tym naszym drugim spotkaniu, że nam mi to zrobią, doślą, no i okej, no i wtedy dlatego dostają książkę. Wracając. Czyli jest... Tak, inaczej. Spotkałeś się z takimi głosami, że to może być delikatnie nie fair, że ktoś ci zapłacił za szkolenia i nie uzyskał od ciebie jakby tego certyfikatu, bo nie mając certyfikatu, praktycznie go nie zaliczył. Nie. Nie. Czyli rozpatrujesz to na takiej zasadzie, że po prostu on ci płaci za szkolenie, znaczy ta osoba płaci ci za szkolenie i ty dając certyfikat podpisujesz się potem rękoma i nogami, że on wie, co ma robić. Nie tak. Dając certyfikatu, nie podpisujesz się, sorry, jak będziesz chciała to działać na własną rękę. Tak, na tej zasadzie to na działa. Tej zasadzie, aczkolwiek ja mam też umowę z kursantkami i w umowie, którą podpisuję, jest informacja, że certyfikat otrzymują, jeżeli chodzi o basic'i, dopiero po jakby wysłaniu i zaliczeniu zadań. No wiadomo, że to też mam czasem przepychanki słowne z kursantkami moimi wspaniałymi, gdzie piszą, no ale Karolina, wysyłam ci skórki i ciągle nie jest to, to ja mam robić takie ty, żeby dostać ten certyfikat, wiesz, wkurzają się, one się naprawdę denerwują, frustrują, ja to absolutnie rozumiem, ale no, to nie chodzi o to, że mają robić tak jak ja, tak jak rozmawialiśmy, tylko że mają dojść do poziomu, na jaki wiem, że mogą spokojnie sobie pozwolić, bo jak jeszcze po tym takim całym, wiesz, pretensjonalnym tekście, że one muszą robić tak jak ja, żeby to dostać, bo ona nie ma czasu, żeby to robić, bo przecież ona ma pracę, dzieci i ona ma jeszcze studia i w ogóle wyjeżdża na wakacje i ona no nie ma czasu, żeby się tym zająć. Jesteś, no, mam cię, o ty kurczę, Franco, jedno. No to tak życie, nie, to przykro mi, to tak nie działa, nie? To albo coś robisz, bo to też, wiesz, podchodzę do tego, no 0-1, to jest czyjaś twarz. Nie wiem, czy jej klientki, czy no mojej modelki, no nie może być sytuacji, że laska się nie przykłada, że przyszła sobie tylko na makijaż permanentny na kurs, bo jej się tak podoba, bo sobie policzyła w Excelu. Tylko podwójne standardy, nie? Tylko, że naprawdę wiem, że chcę to robić i no, to moje szkolenie też będzie miało jakieś konsekwencje, więc no ja nie wiem, nie umiem sobie wyszkolić tak po prostu kogoś po to, żeby go wypuścić i on będzie komuś albo ona krzywdę robiła de facto, no bo to jest czyjeś życie, czyjeś psychika, czyjeś, no coś, czego nie wiem, no czapki na brwi nie założysz de facto, nie? Wszędzie.
Dokładnie. No jakby nie było, to jest na twarzy i fajnie, żeby to jak, w jakikolwiek sposób wyglądało. Ale dobrze, że o tym mówisz, bo bardzo wiele osób widzę, że o tym nie pamięta, tylko jest na takiej zasadzie, że zapłaciłaś, no to dobra, masz ten certyfikat, a co tam będziesz robić, to tam ci ewentualnie powiem później, potem i tyle. A... Znaczy masterklasy tak wyglądają w tym sensie, no bo wiesz, już dziewczyny pracują, już coś robią, już warsztat jest i wiadomo, że gdzieś tam pewne rzeczy są do podciągnięcia, do podprowadzenia, do wyprowadzenia, do podszlifowania, no ale to nie jest tak, że ja się boję kogokolwiek wypuszczać stąd, bo to tak nie, to na masterklasie tak, takie rzeczy się nie dzieją, więc to, tutaj... To, że ktoś nie ma takiego warsztatu, jaki ty byś chciała, żeby on miał, no to już nie jest jakby twoja wina, ty mu przekazujesz wiedzę, tak, którą ty jesteś tak. w stanie na ten moment przekazać, to też jest tylko jeden dzień, więc to, czy on z tego korzysta, czy nie, no to już jest inna sprawa. A ty dopuszczasz do zawodu, jeśli ktoś od ciebie czegoś wymaga, że ty będziesz profesjonalna na tym szkoleniu, przekażesz mu wszystko, czego on potrzebuje, to fajnie, żebyś ty też wymagała, żeby on rzeczywiście się do tego przyłożył, a nie tak, jak powiedziałeś, przyszedł po certyfikat, nie? No ale to też jest chyba domena, tak mi się wydaje, cecha dobrego nauczyciela, że jednak gdzieś tam ma jakieś standardy, wymagania, bo no nie wiem, no mamy sprawiać, żeby nasi uczniowie byli też lepsi w tym, co robią, a jak mają być lepsi, jak my klepiemy po pleckach, jak robi kichę, no. No to tak nie działa, nie? To jest główny, jeden z głównych aspektów, czemu ta branża też przychodzi taką popularność, a nie inną. Że wystarczy, że są też takie instytucje szkoleniowe, które za 500 zł szkolą 30 kursantów na przykład na raz i tam jest jeden wielki dramat. No ci powiem, to są naprawdę takie grube bejziki, że Za ile? Za 500 zł, no bo dofinansowania wszystko z Urzędu Pracy i tak dalej. Dofinansowania z jednej strony bardzo pomagają temu rynkowi, z drugiej strony bardzo go zepsuły. Bo każdy jest w stanie za 500 zł jakby odbyć sobie szkolenie pierwsze, lepsze, bo są takie oferty na rynku. Tak, ale to też zależy od dziewczyny, wiesz, jak ona do tego podejdzie, jak to wykorzysta, bo jedna to faktycznie, a dobra, i tak nie moje pieniądze, i tak, więc w sumie dobra, nie podoba mi się to, nie robię tego, albo whatever, robię, będzie co będzie, zamykam oczy i jedzie, nie? A druga właśnie nie, mówi, dostałam szansę, udało mi się zdobyć to dofinansowanie. To też jest tak, że ty idziesz do urzędu i dostajesz od razu dofinansowanie, tylko tam też trzeba troszeczkę się pokręcić, odpowiednio wykazać odpowiednie rzeczy, tak mi się wydaje, przynajmniej no tak to powinno wyglądać. I tak dziewczyny raczej mi raportują, że naprawdę musiały pochodzić trochę, wyprosić i fajnie, że tu są i że się udało w ogóle i bardzo to doceniają najczęściej. Także może, nie wiem, z dofinansowania dwa razy faktycznie, albo raz nawet tak de facto, widziałam taką sytuację u mnie, że dziewczyna no, nie wykorzystała tej szansy, nie? Dwa razy, tak. No to ja się spotkałem z takimi sytuacjami, bo w niektórych urzędach pracy, czy też to jest finansowanie z BUR-u, musi być jakaś określona stawka godzinowa, której nie możesz przeskoczyć, bo w tym momencie to się nie zakwalifikuje pod dofinansowanie. I jest parę takich instytucji szkoleniowych, które żeby tą stawkę wyrobić, sobie biorą bardzo dużo kursantów na łeb. Zamiast 3 kursantów, załóżmy po 6 koła, biorą 10 kursantów po 2,5 koła. No tak, ale przecież to można inaczej zaplanować, w sensie prywatnie się rozliczyć jeszcze dodatkowo z kursantką. Ale znaczy w tym sensie, że wystawiasz fakturę na podmiot. Jeśli ktoś przychodzi na takie szkolenie, gdzie 10 osób na Basicu, to raczej nie oszukujmy się. No. Moje pierwsze szkolenie, 30 albo 50 osób było i zapłaciłam za to grube pieniądze. No to widzisz, no. Można. I można później trafić. Ale ja nie miałam w ogóle wyobrażenia, że to jest takie trudne, to po pierwsze. Po drugie nie sądziłam, że to jest jakaś przeszkoda 30-20 osób, no. To zrobię. No, po co drążyć? No. Tak, dokładnie. Zauważyłeś, że dziewczyny przychodząc na kobiety, czy też dziewczyny przychodząc na szkolenie mają problem z motywacją, pewnością siebie, podejściem do życia, jakąkolwiek ambicją? Ambicją może nie, bo raczej jak już tu są, to gdzieś tam ta ambicja jest i działa i wypycha, żeby się pojawić na tym szkoleniu. Najczęściej tak jest. A z pewnością siebie i motywacją, no tak, no bo z jakichś względów chcą zmienić swoje życie, dlatego są na przykład takim szkoleniu Basic, czy tam masterclass, akurat zostawmy, to jest z boku temat, to raczej chodzi o doszkolenie się, gdzieś tam szlifowanie tego warsztatu, dowiedzenie się, jak ja to robię, jak pracuję takimi pigmentami i innymi, okej, więc jakby tu nie rozmawiamy o masterclassie. Natomiast jeżeli chodzi o Basic, to tak, faktycznie dziewczyny gdzieś tam potrzebują tego wsparcia i takiego ciepła, żeby faktycznie, żeby, poczekaj chwilkę. Żeby popchnąć się do przodu, dać takiego delikatnego buziaczka, idź proszę. O Boże. Może nie tak słodko, jak ty to opisałeś, daj buziaczka. Nie, może nie w ten sposób. Tylko takiego ciepła i takiego podejścia.
Poczekaj, szukam słowa takiego dobrego. Nie zero-jedynkowego, nie takiego, wiesz, sztywnego, twardego, tylko też oprócz samej techniki, oprócz pokazania samej techniki i teorii, tylko też pokazania jakby tych elementów poza tym wszystkim, czyli właśnie, że trzeba popracować nad swoją głową przede wszystkim, nad gdzieś tam swoją nad swoimi emocjami, nad stanem duszy tak de facto, czyli gdzieś tam tej takiej empatii do drugiego człowieka, bo no wiadomo, że praca z klientem w usługach to w ogóle nie jest prostą sprawą, bo każdy ma swoje problemy z różnymi, się boryka na co dzień rzeczami i to też potrafi promieniować, wybuchnąć, emanować u nas akurat w danym momencie, bo na przykład nie sprostamy jego wyobrażeniom lub gdzieś tam się zepną jakieś różne sytuacje i się na nas to odbije. No i my też musimy umieć sobie z tym radzić, sprostać temu. No i tu dziewczyny nie mogą być, że tak powiem, słabe psychicznie, bo prędzej czy później to się źle skończy w takiej branży, no moim zdaniem. No wiesz, klientki też potrzebują, wiesz, na pewno profesjonalnego jakby tutaj podejścia, tak, wykonania usługi od A do Z, więc tu jest potrzebna pewność siebie, ta stanowczość, asertywność też czasami w pewnych sytuacjach, no i faktycznie trzeba w jakiś sposób pomóc dziewczynom pokazać, jak dojść do tego stanu mentalnego, w którym one się będą czuły pewnie i tego chyba najczęściej faktycznie brakuje takim osobom na takich szkoleniach. Chyba, ale to bardzo rzadko, są to osoby, które już różnych rzeczy próbowały, upadały i wstawały i wiedzą, że to jest proces. Mi się świetnie, naprawdę najlepiej mi się pracuje na basicach ze sportowcami. Miałam tu dziewczyny gdzieś tam, które w różnych, że tak powiem, sportach uczestniczyły. Nawet jedną dziewczynę, która faktycznie gdzieś tam no, w kadrze była. I naprawdę, to jest widać pokorę, widać, że ona rozumie proces nauki w ogóle od A do Z, ma w sobie dużo pokory, nie przejmuje się gdzieś tam tymi bodźcami z zewnątrz, tak bardzo jak inne osoby, nie? Czyli, że klientka tak pokręci nosem na jakiś kształt, to nie, ona to wszystko przyjmuje do siebie z pokorą i ona chce się uczyć, ma takie podejście osoby uczącej się, nie? A nie, że bardzo to osobiście wszystko odbiera, że ona coś źle zrobiła, tylko wie, że to jest proces i pewne rzeczy trzeba poprawić, robić, ulepszać, polepszać, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć i to jest w ogóle genialny człowiek do pracy, właśnie sportowiec, ale wracając do jakby tutaj sedna, do początku tego twojego pytania, to tak, no potrzebują tej motywacji i wsparcia. Właśnie dlatego myślałem, że te książki dajesz właśnie, bo zauważyłaś, że to jest dość duży problem, jeśli właśnie chodzi ta motywacja, ale powiedziałeś, że to jest taki twój może delikatny chwycik marketingowy, żeby przedłużyć nie, to dobre wspomnienie to jest przedłużenie, ze szkoleniem. Nie, przedłużenie, takie wiesz, podbicie tej motywacji, no mam nadzieję, że to tak wygląda. No tak wygląda też, no, jak najbardziej. W sensie może nie, że wygląda na zewnątrz w mediach społecznościowych, tylko ale że faktycznie w życiu, że faktycznie to tak jest. Wiesz, w dzisiejszych czasach to jest dość mocno niespotykane, że ktoś ci daje książkę. Wszystkiego możesz się spodziewać. Prosecco, winka, bonu do restauracji, ale książki? Jeszcze z dedykacją. No. Ostatnio właśnie byłam na szkoleniu, ja byłam na szkoleniu u Pawła Pawłowskiego i tak mówię, nie, no mam dla niego taką fajną książkę, mówię, na pewno mu się spodoba. Nassima Taleba, dałam mu właśnie chyba antykruchość i on tak do mnie się odezwał później, jeszcze mu też napisałam takie podziękowanie za w ogóle wkład w branżę, wiesz, PM-u, bo faktycznie bardzo się udziela, bardzo pomaga dziewczynom, gdzieś tam rozjaśnia dużo tych rzeczy. Bardzo fajnie to tłumaczy, także mówię, nie, no to jest książka dla niego, bo no muszę mu to dać, nie? I faktycznie mówię, że się zdziwił, że on nie pamięta, kiedy w ogóle dostał książkę z jakimś jeszcze z cytatem, może nawet nie cytatem, tylko właśnie z dedykacją, nie? No to jest taki naprawdę bardzo rzadki fajne prezent. Uważam. To jest takie fajne docenienie, to jest zupełnie coś innego. A jak jeszcze tam jest właśnie ta delikatna notka, chociażby twój podpis, że dziękuję ci coś tam, no to już zupełnie, to już tak serduszko roztapia delikatnie. Jak słodko. No. Chcesz poszerzyć swoją ofertę szkoleniową o kurs trenerski. Skąd ty to wiesz? Robiłaś ostatnio Q&A na Instagramie, więc nie stalkuję cię aż tak, więc spokojnie. Ale nie, zdecydowałeś, że on powstanie poprzez jakieś wydarzenie, jakąś obserwację, czy po prostu chcesz
dalej jakby te swoje osoby, które wyszły spod twojej ręki, wprowadzić na wyższy level? Nie, absolutnie. Ja w ogóle nic nie chciałam. Ja w ogóle nie chciałam szkolić. Naprawdę, to nie, to jest tak, że po prostu w pewnym momencie, tak jak a propos w ogóle wracając do szkoleń, tych moich pierwszych, które zaczęłam, no gdzieś tam miałam w pewnym momencie naprawdę więcej zapytań o szkolenia niż o wykonywanie usług permanentnego. Więc siłą rzeczy myślę, no dlaczego nie? Nigdy o tym nie myślałam, ale no jak ktoś chce się ode mnie czegoś nauczyć, no mówię, może faktycznie sprostam, jak nie spróbuję, się nie dowiem. No i zaczęłam szkolić. No i ostatnio też dziewczyny już od roku, czy ponad nawet więcej niż rok czasu, gdzieś tam faktycznie wysyłają mi zapytania, czy uruchomię takie szkolenia trenerskie i kiedy to wprowadzę. I wiesz, to było już tak na tyle powtarzalne. Dobrze, chyba warto się pochylić, może faktycznie mogę komuś w jakichś rzeczach pomóc, bo to tak naprawdę o to chodzi, żeby gdzieś tam dać no taki element, wiesz, wspierający w tej edukacji, żeby myślę sobie to faktycznie było świadome i mądre, bo tak jak mówisz, wiele szkoleń polega na tym, że ty po prostu przychodzisz, pitu pitu, budowa skóry, a nawet i nie, pokazanie, popatrz jak ja pracuję, tu pracujesz, siadaj, robisz, dziękuję, do widzenia, nie? I taka dziewczyna często wraca, przychodzi do mnie na, wiesz, masterclass i zielone, w ogóle wiesz, jest ta zielona i oczy wielkie robi w ogóle, jak ja wykładam najbardziej podstawowe rzeczy, typu wiesz, sam podział jakichś pigmentów, czy nie wiem, no składy, wiesz, interakcje z różnymi kosmetykami, preparatami i tak dalej. No i wiesz, no to są elementy szkolenia podstawowego, no widzisz, w dzisiejszych czasach, kiedy już mamy takie szkolenia typu jak Paweł robi, prawda, z pigmentologii, czy nie wiem, no już różne inne są naukowe raporty dostępne w PDF-ach online, gdzie wygooglujesz sobie i masz wszystko, to wiesz, na Basicu nie mówić o tak trywialnych, tak prostych rzeczach, to aż... Wiele osób, którzy są dobrymi zabiegowcami, nie ma talentu do szkolenia. Wiedzę też trzeba umieć przekazywać. A nie zawsze jest tak, że jeśli ty jesteś dobra jakby w wykonywaniu czegoś, to będziesz źle szkolić. Bo może być tak, że ty zabiegowcem jesteś może nie, że średnim, ale po prostu dobrym, niewybitnym, ale załóżmy szkoleniowcem możesz być wybitnym w sposób, w jaki przekazujesz wiedzę, że to też nie jest takie przygniatanie tą wiedzą. No, ale to bardzo dobrze, że w takim razie on powstaje. Będę z ciekawością na pewno obserwować. To było pytanie? Pytanie było, żebyś mi powiedział, o kurczę, to było stwierdzenie akurat teraz. Nie wymagałem odpowiedzi, spokojnie. Mówiłem swoją obserwację. Czy to była kategoryzacja, czy mam się przecież do jakiejś kategorii wpisać? Jak sobie zinterpretujesz to Teraz delikatnie chciałbym odbić na momencik. To będzie pytanie na skraju... Taka zmyłka. Dokładnie, taka zasłona dymna. To będzie pytanie na skraju prywatności. Nie. Ale zobaczysz zaraz. Pomidor. Najwyżej wytniemy. Pomidor. Najwyżej wytniemy. Po twoich relacjach na Instagramie można zauważyć, że jesteś osobą, która nie narzeka na nic. Że osiągnęłaś praktycznie naprawdę dużo pod względem jakby zadowolenia z życia, ale też finansowym. Skąd dalej ta chęć i pasja do tworzenia, do dalszego szkolenia, do dalszego przyjmowania klientek, do pracy z klientem? Okej, okay, miło, fajnie. A to też ciekawe, jak sobie w ogóle tak odbijając też od tematu, jak jesteśmy w stanie sobie wykreować wyobrażenie danej osoby tylko na podstawie tego, co ktoś wrzuca, nie? Ja tutaj też mówię, że widzimy często tylko taki pachołek tej góry lodowej, a pod spodem jest mnóstwo, milion różnych innych rzeczy, także często ci, którzy wręcz właśnie nie pokazują się, wiesz jak to jest, najwięcej robią i faktycznie gdzieś tam działają, a ci, którzy czasami nad wyraz, wiesz, się udzielają, to właśnie tam często jest taka wydmuszka w środku, nie? Także to o tym warto pamiętać. Ludzie mają ogromną zdolność do nie umiem się wysłowić. Tak, do przewartościowania, przeszacowania tak, tego, bardzo. Co ktoś robi. Czy jego życia, ja na przykład tak miałem, ja w grudniu odbierałem samochód i zadałem pytanie, jak myślicie, bo przy okazji tam robiłem konkurs na ileś tam obserwacji jakby u mnie. Jak myślicie, ile osób wyszkoliłem w danym roku, nie? To był mój pierwszy rok, kiedy ja szkoliłem, jeszcze niepełny, tylko tam 10 miesięcy bodajże. Powiem ci, standardową odpowiedzią było, że ja wyszkoliłem około 250 osób. Ja powiedziałem, ja mówię, dziewczyny, jak ja bym wyszkolił 250 osób, to ja bym nie odbierał Audi, tylko ja bym Lamborghini stamtąd wyjechał. Ja mówię, jakikolwiek rozsądek czy umiar trzeba zachować, tak? Ja i każdy na Instagramie pokazuję to, co chcę, żebyście widziały. A nikt nie pokazuje tego, że załóżmy siedzę 8 godzin przed reklamami na Facebooku i wy widzicie tylko to, że ja szkolę parę razy w miesiącu. Bardzo łatwo jest jakby to przeszacować sobie wszystko.
Bardzo, no. Ale w ogóle gdzieś, czekaj, w jakiejś to też gdzieś czytałam książce a propos takich badań, jak ludzie bardzo rzadko w ogóle trafiają w te wartości właśnie typu co kto, ile ktoś zarabia, ile wiesz, na przykład szkoleń prowadzi i tak dalej, na podstawie tego, co widzi i to chyba chyba Nassim gdzieś tam w tej swojej czarnej łabędź, bardzo w ogóle fajna książka, polecam, opisywał. No, że ludzie w ogóle inaczej, jak to jest niesamowite, jak oni interpretują, jak my interpretujemy w ogóle, wiesz, rzeczywistość, którą widzimy, która de facto nie jest taka, jak my tak naprawdę ją interpretujemy. Nie, to jest straszne. W Madagaskarze, w tej bajce kiedyś to było, że trawa zawsze wydaje się bardziej zielona tam, gdzie nas nie ma. Tak. I to jest idealne odniesienie. Jakby a jest zielona bardziej tam, gdzie ją podlewasz. Dokładnie tak. To wracając do tematu. Robisz to z pasji, to jest jakaś chęć szkolenia osób, kontaktu z innymi osobami, upiększania ich, wracając jakby do twoich początków. Czemu, skąd dalej w tobie ta iskierka? Wiesz co, to przede wszystkim, jeżeli chodzi o zabiegi, ja nie umiem zrezygnować z zabiegów. Mój facet też mówi, weź odetnij jakieś usługi, coś, odejmij sobie z tej pracy, bo ciągle mówisz, że jesteś przeładowana, a ty zamiast mniej masz coraz więcej. I odpuść, mówi do mnie trochę, tu nie chodzi jakby już o, wiadomo, pieniądze, tylko chodzi o to życie, żeby faktycznie gdzieś wyjechać. Ja nawet nie mogę nigdzie wyjechać, bo faktycznie mam full wszędzie i sama sobie to zrobiłam, więc jakby nie narzekam, tylko faktycznie mówię, no dobra, ale jeszcze tu, jeszcze to i zapisać się jeszcze muszę tu na to szkolenie i do mojej Oli mówię właśnie do asystentki, żeby no kontrolowała kalendarz, ale słuchaj, to ja nie wiem, co się dzieje. Ty mówisz, że coraz więcej osób narzeka, ma problemy z gdzieś tam klientkami. Odwrotnie jest u mnie i wiesz, ja jestem za to totalnie wdzięczna, natomiast ja to robię, bo po prostu to lubię robić. Jak ktoś pali fajki, bo lubi, to tak ja naprawdę to robię, bo lubię, bo sprawia mi to przyjemność, bo to jest moment na przykład a propos zabiegów, gdzie ja nie patrzę w telefon, nie mam Apple Watcha, więc w ogóle żadna elektronika, żaden internet i sieć w ogóle mnie nie dotyczy. Ja sobie to trzymam z boku tylko na jakieś zdjęcia i czasem tam sięgam. Jest moja asystentka, która gdzieś w razie jakichś wypadków, wiadomo, że jest pod tym telefonem, ale no ja jestem po prostu totalnie wyłączona i właśnie tak ostatnio też o tym myślałam, że to jest właśnie stan, którego ja potrzebuję, bo w dzisiejszym świecie jesteśmy przeładowani tymi informacjami, bodźcami. Ja jestem też taką osobą bardzo ciekawską, mi się wszystko podoba, jak już zacznę coś ciekawego, zobaczę ciekawego, coś, jakieś szkolenie, tu laser, tu właśnie ten, o którym rozmawialiśmy, tu muszę się zapisać, tu muszę się tego dowiedzieć, tu muszę zmienić, tu muszę poprawić, a w sumie ta prezentacja jest w ogóle graficznie cała do zmiany, a nikt mi tego nie zrobi dobrze, tak jak ja to zrobię, więc wiesz, ja siedzę i tłukę to od rana do wieczora, śpię po 5 godzin, wyglądam, wiesz, jak zombie, ale no... Właśnie, może kwestia tak temperamentu, ale nie umiem wychillować, nie umiem odpuścić, ja wchodzę w te zabiegi, bo po prostu mnie to relaksuje, wyłączam się i to jest to. A szkolę ludzi, bo wiesz, no widzę fajne efekty, nawiązuję fajne relacje, mi no taki jest czystego egoizmu chyba, nie? Bo widzę, że ci ludzie faktycznie zmieniają swoje życie i zmieniają komuś innemu życie. I ktoś mi powie, kurde Karola, no życie mi się zmieniło, bo pracowałam gdzieś tam, załóżmy, w robocie, której nienawidziłam, z ludźmi, których nie znosiłam, którzy gdzieś tam mnie tłamsili, sprawiali, że czuję się mała, niedowartościowana, a nagle jestem gdzieś w miejscu, dzięki tobie de facto, albo za twoją pomocą, że ktoś mnie docenia, ktoś mi dziękuje za to, co robię. Wiesz, idę do roboty, wychodzę o 16, jakby idę z dzieckiem na spacer i w ogóle zupełnie inaczej funkcjonuję. I wiesz, to jest takie budujące, fajne. Czekaj chwilkę, musimy sobie zrobić przerwę, bo ja mam jeden problem z baterią w tym aparacie pieprzonym. Dobra, mówiliśmy o satysfakcji swojej pracy, dlatego jakby bardzo chcesz to robić. Ale to już jakby urwijmy ten temat i po prostu... Z czystego egoizmu. Po pierwsze, wycisza mnie to. Po drugie, widzę efekty tego, że jak coś robię, to faktycznie ktoś zaczyna działać, ma nowe życie i dzięki temu moje wszystko jest, wiesz, w dobrym stanie. Ja rosnę, oni rosną, ja rosnę. Nie no, generalnie czysty egoizm. No i dobrze, sytuacja win-win. Jeśli ktoś może na skorzystać na twoim egoizmie... I dokładnie o to chodzi. Dokładnie. Co sądzisz o artyzmie jako linergista? Ja ostatnio w wywiadzie powiedziałem, że moim zdaniem nie jesteśmy artystami jako linergiści, bo zbyt wiele rzeczy nas ogranicza. Nie możemy namalować brwi na pół czoła albo odwróconych i tak dalej jako artysta. Niektórzy się z tobą nie zgodzą. Dlatego ciebie pytam o to. W sensie malują brwi na pół czoła. A dobra, o to chodzi.
A to wiem, ale to uważam, że to nie jest akurat dobre, że to nie jest. Efekt ale taki... sztuka jest pojęciem względnym, wiesz, jakiś Rembrandt albo Picasso, to wiesz, goście poważani w jakby tutaj w sztuce, a zrobić komuś brwi w tym stylu Picasso, no myślę, że mógłby być kłopot. No właśnie, dlatego mówię, nas zbyt wiele rzeczy ogranicza, żebyśmy mogli być artystami, bo nie możesz zrobić to akurat, na co masz ochotę dzisiaj, tak? Ty możesz sobie zrobić, załóżmy, troszkę grubsze brwi, troszkę bardziej wyraźne, innym troszkę pigmentem niż, załóżmy, klientka by chciała. Takie rzeczy spoko, ale nie zrobisz jej nagle końcówki odwróconej, tak? Żeby one wyglądały jak taki znaczek Nike'a. No nie zrobisz tak. No nie. A teoretycznie sztuka i artyst powinien na tym polegać, że ci na to pozwala. Więc pytanie, gdzie ty stawiasz tą granicę? Czy niektóre osoby, albo czy my jako energiści możemy się nazywać artystami, czy zupełnie nie? No wiesz, mimo wszystko myślę, że tak, bo jednak to poczucie estetyki i to wyczucie właśnie do, wiesz, tego kształtu cienia, rozłożenia tego światła i cienia, no to do tego trzeba mieć jakąś taką smykałkę artystyczną. No to nie możesz być czystym rzemieślnikiem, gdzie wiesz dokładnie technicznie, jak się robi brwi, końcówka od łuku to jest tyle i tyle, apeks na 4,5, tutaj jest środek, ty i ty robisz kopiuj, wklej, a ta ma trochę grubsze, to wydłużę o 5 mm. Wiesz, chyba nie, chyba jednak nie do końca. Za dużo innych rzeczy wchodzi w grę, żeby tu tak bardzo technicznie i wiesz, inżynieryjnie podchodzić, typu właśnie mimika, typu wiadomo budowa skóry, pigmenty, no to umysł artystyczny, no a jakby, no dobra. Tylko dalej da się to sprowadzić do schematu. Da się, tak, ale żeby to wyglądało ładnie i dobrze, no to jednak niewiele jest takich osób, to nie wiem, no jak rozejrzysz się po rynku, to pomimo ilości osób, które to robią, to wykonują, to jednak, żeby tak przejść przez każdą pracę i że ona jest naprawdę, widzisz, że dopasowana, bo okej, bo same brwi jak się wstawia, no to okej, technicznie ocenisz tak, ale czy to jest dopasowane do tej kobiety, do jej twarzy, jeżeli chodzi o grubość tych brwi i dobrany jest dobry kolor, no to już jest część mocno artystyczna i tu, no sorry, ale mi nie powiesz, że to jest schemat, bo tu nie dasz schematu. Kłóciłbym się z tobą. No ale na temat koloru. Na temat koloru. Też nie, bo zobacz, jest też za dużo innych czynników, które musisz wyłapać i nawet ale jak zrobisz matrycę... Ale dalej to się sprowadza do schematu. Jeśli skóra taka, no to dobieram cieplejszy kolor. Jeśli włosy takie, to dobieram jaśniejszy kolor. Jeśli to i później te czynniki wszystkie się uzupełniają. Widzisz, to jest takie drzewko decyzyjne praktycznie. No niby tak, ale to okej, możesz tak do tego podejść. No, ale chyba jednak nie. No, czyli tak, ale nie do końca skończyłam temat, dziękuję. No. Nie, no, ale słuchaj, no taka jest prawda. No musisz mieć ten zmysł artystyczny, że ty patrzę na ciebie, Wojtek, dobrze, okej, tu masz ten, tu buzia taka, okrągła trochę, to ja ci tutaj takie brewki cyk zrobię. No nie, no musisz mieć trochę tego... Ja nie mówię, że nie. Ja się nie kłócę, że nie. Tylko po prostu... Ale ci daję argument dlaczego, no. A właśnie nie usłyszałem jeszcze takiego... konkretu. Takiego konkretu, który by mi powiedział, możemy się nazywać artystami, koniec tematu. Nie znalazłem jeszcze czegoś takiego. Okay. Jeszcze nie usłyszałem. Nie usłyszałeś. No dobrze, przemyślę ten temat. No, może ktoś w komentarzach jakby się udzieli. Zobaczymy, bo to jest akurat bardzo często inaczej. Patrząc chociażby po stopkach na Facebooku. PMU, artist i tak dalej. No kurde, no. Ja mam beauty architect. No to z tym już się jakby zgadzam, bo architektura jest taką sztuką, w której możesz sobie pozwolić na artyzm, ale żeby przełamać pewne schematy, musisz mieć jaja. Musisz mieć fundament taki typowo rzemieślniczy, dokładnie. Tak? No tak. No tutaj tak samo, znaczy ja też wychodzę z założenia, że pewne rzeczy jesteś w stanie wypracować jakby praktyką i opatrzeniem się na to wszystko i wyciąganiem wniosków. Nie, no wiesz co, chyba nie, nawet nie kwestia sztuki, musisz być po prostu kimś, kto łączy kropki, kto jest inteligentny w miarę i umie gdzieś tam zdobywać tą wiedzę i sobie to układać. I jak już jesteś osobą inteligentną w miarę, to myślę, że sobie poradzisz o wszystkim. No bo taka jest prawda. Można robić schematem i być dobrym, tak. A trzeba mieć ten zmysł delikatny, artystyczny, żeby być wybitnym. Do tego możemy to sprowadzić? Nie, trzeba być po prostu inteligentnym, żeby być wybitnym. No a myślę, że jedno wynika z drugiego po prostu. Tak, zmysł artystyczny, no...
Nie wiem, wiesz co, trzeba było jakiegoś takiego naukowca mózga zapytać się, jak on do takich sztuk podchodzi, jak on maluje, jak on w ogóle rysuje, jak on operuje manualnie, nie? Bo to też faktycznie może się rozjeżdżać, ale nie musi. Nie wiem, trzeba by było to faktycznie sprawdzić. Wiesz, też dużo jest takich osób, tak zwanych wyrobników, którzy jedne brwi robią każdej takiej samej napotkanej osobie, ten sam kształt, tam nie ma nic do gadania, pigment ten sam, bo akurat na takim pracuje i do widzenia. I to jest dość spore jakby też zaprzeczenie całej idei artyzmu, nie? A może to też jest sztuka? No właśnie, to jest taka kurde ciężka granica. Wiesz co, bo sztuka chyba jest w ogóle jako i obszar i wiesz, definicja zbyt taka obła, żebyśmy to sprowadzili do twardej definicji, nie? Chyba też wszystko zależy od osoby, od interpretacji. No zobacz, ktoś postawi betonowy kwadrat na środku pokoju i powie, wow, przecież to jest genialnie postawione, to ułożenie, ten cień, w ogóle jak to pada, wszystko, ktoś powie, przecież to jest kurwa beton. Wiesz, o co chodzi? No dokładnie, wiesz o co chodzi. Za dużo. Kwestia interpretacji no, chyba jednak. No. Ty coś powiesz, ty powiesz, że to nie jest artyst, a który znajdzie się szereg osób, które to podważą swoimi argumentami istotnymi i racjonalnymi z ich punktu widzenia. Właśnie chodziło mi o takie argumenty i bardzo dziękuję, że mi ich dostarczyłaś. Okej. Okay. No. Byłaś niedawno na szkoleniu o pigmentach. Spotkałem się z taką... Jesteś moim fanem i mnie obserwuję, przykładnie. Kurde, trzeba wiedzieć, do kogo się przychodzi. Jak ładnie mi odpowiesz na jeszcze tam kolejne trzy pytania, to nie wrzucę twojego zdjęcia z drugiej liceum. Boże, na to liczyłam. Widzicie, jaki stalking. Spotkałem się z opiniami na temat tego szkolenia od osób, które również tam były, że jest dość spory procent pigmentów, które nie spełniają obecnych norm. Możesz się pod tym podpisać? Pomidor. Wiesz co, to nawet nie jest kwestia tego, bo to nie jest nic nowego, jakby chodzi ci o Polinę, tak? Tak, o to szkolenie, no. Mhm. Wiesz co, tam jakby ona nie mówi o rzeczach jakichś takich nowych, nie wiem, wymyślnych. To wszystko jest jakby, my wszystko mamy dostęp do tej wiedzy, którą ona tam przekazuje, tylko ona faktycznie to fajnie składa, fajnie to układa, fajnie pokazuje z trochę innej perspektywy. Na pewno takie szkolenie warto odbyć. Tak, no jest trochę produktów na rynku, których bym raczej nie radziła nikomu używać. Wiesz, problem tutaj jest z organiką moim zdaniem, bo okazuje się, że większość osób nie potrafi, znaczy niedobrze pracuje pigmentami organicznymi, bo no mówiąc pokrótce, organika powinna być umieszczana w ten sam sposób, co pigmenty mineralne, czyli powinna być wtłaczana, żeby była bezpieczna i stabilna, bo pigmenty organiczne są czułe na UV, a UV, no wiadomo, przenika, tak jak ludzie pracują lekko tą organiką, delikatnie, leciutko, no to ona jest bardzo płytko i tam promienie UV od razu przecież działają. A wiadomo, jak z klientkami jest i ochroną przeciwsłoneczną. Generalnie nie ma jej. Zwłaszcza jeżeli słońca nie ma, po co filtry, nie? Na tej zasadzie. A to jednak wszystko gdzieś tam działa destrukcyjnie, nawiązanie chemiczne tego pigmentu. No i gorzej, jak używamy pigmentów, które zostały z jakiejś racji, może nie tyle co zakazane, ale zostały ograniczone stężenia jakby pewnych składników. No i wiesz, nie ma taki pigment papieru z jakiegoś tam powodu. No nie ma, bo pewnie nie spełnia tych norm, które powinny być spełnione, żeby było bezpiecznie. Bo jaki jest problem? Jak taka norma jest przekroczona, no to mogą się uwalniać karcogenne aminy aromatyczne, tak? Które no są rakotwórcze de facto. No i wiesz, nawet jeżeli by to nie miało wpływu, no to ja już z tą świadomością moją, że faktycznie to nie do końca jest dobre, że to tak może nie działać na ten organizm klientki tak dobrze, no to wiesz, a szereg osób pracuje tym i jeszcze się chwali na wszelkich grupach, że faktycznie tymi pigmentami pracują. Nie wiem, no wiesz co, nie wiem o co tu chodzi. Niedoinformowanie, może lekceważenie, może tak. Nie wiem, jak to nawet nazwać. Z czego to się zamieszanie. Bierze? Ale jest, wiesz, a propos ci powiem, Poliny, bo to nie są nowe informacje. To już dawno, wiesz, Paweł o tym trąbi i wiesz... Bardzo wiele osób o tym trąbi. Tak. Tylko największy problem jakby z tym wszystkim, który jest, to jest certyfikacją tych pigmentów. Bo z tego, co ja czytałem, może mnie wyprowadził z błędu, może tak nie jest, polega to na tym, że wysyłasz próbkę do laboratorium,
ta próbka jest przebadana tak czy nie, jeśli przychodzi, to jest okej, ale później to, co jakby zostaje wysyłane i sprzedawane, to już nie jest, to nie ma nic wspólnego praktycznie z tą próbką, która była badana. Aha, i no, tu to jest inna kwestia. Mm. To jest... powinno być laboratorium, gdzie przy wyjściu każdego pigmentu ale jest... Ale chociażby wyrywkowo brane, a nie, że wiesz, tak. Bo na tej zasadzie w tym momencie to się zrobiło, że ta certyfikacja jest deklaratywna. Czyli my na przykład sobie siądziemy i mówimy, no to stworzymy jakieś tam pigmenty zupełnie niedozwolone, a wyślemy te, które są dobre, to że to są zupełnie dwie inne rzeczy, to już inna sprawa, ale mamy certyfikację, nie? No tak, ale z drugiej strony zobacz, co się dzieje, bo załóżmy, że linergistka wysyła taką butelkę, nie wiem, do... no nie musiałaby to pokryć prywatnie, nie? Opłacić, żeby wysłać to do jakiegoś laboratorium i się okaże, że faktycznie to jest totalnie rozjechane z tym, co było badane, a co jest w składzie, czyli co jest deklarowane, a co jest w sprzedaży, no to zobacz, jakie odszkodowanie nie by poszło, nie? Do takiej... znaczy mogłoby pójść, no tak moim zdaniem. Ups. No i to dość spore powinno być. I to nawet już ostatnio się spotkałem z taką opinią, że nawet jeśli ty wykonasz jakby pigmentację, która teoretycznie ten pigment jest zgodny z REACH, a się okaże, że nie jest, klientka może cię pozwać o każde pieniądze i wygra. Pomimo tego, że nie ty za to odpowiadasz. No ale nie, ale dobrze, nie wiem, ale... czy to nie jest skrajna. Nie, no ale weź bez sensu, bo powiedz mi co, ona musiałaby wyciąć kawałek skóry, żeby dać do badania ten pigment. Nie, trochę bez sensu, w sensie wiesz. Z taką opinią się spotkałem. To jest dość kontrowersyjna opinia, dość odważna, ale to pokazuje, znaczy, jak nie, duża tak, skala nie, jest... no, nie, bo po co opinię? Na logikę, no okej, okay, klientka wymyśli sobie dobrze, że co, że ona użyła jakiegoś syfiastego pigmentu, tak? No i skąd ona ten pigment weźmie, żeby to zbadać? Wiesz, znaczy, no ty nie masz takiego problemu, bo ty dajesz jakby, ty pracujesz na pigmentach zgodnych, mając tą świadomość, jakie mogą być niektóre jaja, ale słyszałem, że ty dajesz paszport swoim tak, klientkom. Tak, no. Z tego nawet. Znaczy, przykład. Wiesz, to nawet nie chodzi o to, co, o moje sumienie, tylko chodzi o to, że wiadomo, klientki teraz, w dzisiejszych czasach, ja mam dużo klientek w ogóle z różnych miast, bardzo mało mam z mojego lokalnego tutaj Wrocławia osób, najczęściej to są osoby przyjezdne w ogóle z zagranicy też, więc pod kątem usuwania komplikacji, jakiekolwiek rzeczy, no to każda kolejna osoba fajnie miała informację, co ta klientka w tych brwiach miała, ma, albo że jej się to podobało i ona chce to jeszcze raz, czy ona to ma, ta kolejna linergiska, wiesz, uważam, że to jest fajne i jakby takiego czegoś staram się uczyć, żeby nam wszystkim było lepiej, bo nie wszystkie pigmenty dobrze usuwać jest i bezpiecznie laserem, a czasami lepiej najpierw zadziałać na przykład removerem, albo odwrotnie, lepiej coś usunąć od razu laserem niż removerem. No i po to właśnie ta cała zabawa z paszportami tak zwanymi, nie? No ale tak, wiesz co, tylko że druga jest inna kwestia, to że pigmenty mają certyfikację jakąkolwiek, nie znaczy, że są dobre. Bo są pigmenty na rynku, które mają zgodność z REACH i są pod kątem składu super ekstra, miód, apteczka, ale pod kątem żywotności i stabilności no są słabe i dziewczyny po prostu padają biznesowo, wizerunkowo i na przykład robią blizny, bo nie mogą pigmentów prowadzić, bo taki pigment, no. No więc wiesz, z dwojga złego chyba, no nie wiem co wolę, czy te, wiesz, takie zakazane składniki, wiesz o co chodzi, w tuszu, jako w farbie, czy wolę blizny, czy w ogóle, nie wiem. Kwestia znalezienia złotego środka, nie? Co ci odpowiada, żeby przy okazji to się nie wysycało tak, że pigmentujesz 3 godziny jedną brew, żeby coś tam delikatnie zostało, a żeby też nie było tak, że przeklinasz znowu drugą stronę. Tak, że śmietnika nie wprowadzasz komuś. Aczkolwiek ty masz dużo kolorów na swoim ciele, ja sądzę, że ty też tam dużo różnych rzeczy masz. A ja tam mam tablicę Mendelejewa, podejrzewam sobie, tym bardziej, że jeszcze nikt się parę lat temu tym nie zajmował kompletnie. Oczywiście, że tak, daj spokój, już nie mówiąc o datach ważności, w ogóle kto, wiesz, ludzie nawet na daty ważności nie patrzą. Jeżeli chodzi o farbę, no to o czym my tu mówimy? Ale to nawet jeśli chodzi o farbę, nawet w Lidlu są niektóre czasem osoby, znaczy w Lidlu, nie chcę rzucać żadnymi markami, cofam, nie było. W niektórych sklepach wielkopowierzchniowych jest tak, że dalej są osoby, które przepakowywują po prostu jakby najczęściej jakby to mięso, które jest w opakowaniach, się nie sprzeda, no to wykładają na lód na przykład i ono tam leży. Super. Była taka jakby praktyka stosowana parę lat temu, nie wiem jak teraz, miałem znajomego, który pracował w takim sklepie, był świadkiem parę razy tego, nie? No więc widzisz, to już nawet nie o tuszach mówimy, tylko to jest dużo bardziej popularne i na dużo większą skalę niż nam się wydaje. To jeśli już tak przy tym jesteśmy i tak drążymy, jaki twoim zdaniem jest procent pigmentów organicznych na rynku, które nie mają certyfikacji?
Albo mają złudną. Zobacz, ale mówiliśmy wcześniej o strzelaniu i o, wiesz, wkładaniu w ramy, o definiowaniu liczbowym czegokolwiek. No i co? I ja mam ci teraz się popisać. Delikatnie procentowo. Przecież nie mówię, że te pigmenty zaczynające się na B mają tyle, te pigmenty na E mają tyle procent. Ogólnie więcej, ile ci się wydaje. Nie mówię, że to ma być zgodne z prawdą, ma być to z jak najwyższym prawdopodobieństwem. Mojej subiektywnej ocenie. Dokładnie. Na twój dzisiejszy stan wiedzy. Jak precyzyjnie, wiesz co? Nie odpowiem na to pytanie, bo po prostu nie chcę strzelać. Mhm. Ja pracuję sobie w swojej bańce. Od czasu do czasu wychylę sobie głowę tam, wiesz, z wanny, żeby zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz, jakie pigmenty są wprowadzane. Powiem ci tak, fabryk na świecie nie jest wiele. Naprawdę, to na palcach, no dobra, dwóch rąk można policzyć, gdzie jest realnie fabryk, nie? Wiadomo, że to też jest kwestia surowca i czasami, wiesz, jest multum brandów, a się okazuje, że z jednej matki to wychodzi. Więc no jak ktoś jest mądry, ogarnięty, zajrzy w certyfikaty, zajrzy w składy, połączy kropki, poszpera trochę, no to... No to wiesz, nie, no to znajdzie jakby źródło prawdziwe. Może nie zawsze łatwo, bo jest to też czasami dobrze poukrywane, ale jesteśmy w stanie mniej więcej wiedzieć, skąd co jest. Wiesz, teraz dużo się robi takich hybryd, nie? Mhm, czyli tak. Dużo faktycznie łączą, mieszają, na przykład teraz kontrują, już kiedyś były, jak ja uczyłam jeszcze rok temu w zasadzie, to mogłam dziewczynom wytłumaczyć, słuchaj, podzielcie sobie pigmenty do brwi na rodzaj czerni, nie? A tak. Dzisiaj to czarny tlenek żelaza, ponieważ on się szybciej rozpada w skórze, no to jest kontrowany i karbonem, jakąś małą ilością, no i zielenią przecież, tlenkiem chromu. No albo to... jest białym kontrowany, zielonym, wieloma pigmentami. No teraz taka nowość to tak bardziej taka zieleń i ten karbon. I to jakby te pigmenty z tymi elementami już tak zostały tutaj wprowadzone do obrotu na rynek. I wiesz, i to też inaczej trzeba o tym już pracować. Właśnie u Poliny też o tym rozmawialiśmy, że tlenek chromu, czyli ta zieleń i ten karbon, no to są pigmenty długowieczne i one w skórze po prostu zostają. No i właśnie, i teraz... Ten artyzm i ta logika i ta inżynieria, twoim jakby tutaj zadaniem jest wyobrazić sobie i poskładać, jak to będzie wyglądało strategicznie w przyszłości. No ja a propos też ilości tego w ogóle biznesu całego, jak my zapchamy te skóry bezsensownie, no to ty wjeżdżasz tu ze swoimi szkoleniami i sprzętem. No i okej, się wszystko kręci. Bardzo wiele osób, i to jest też taki delikatny błąd, znaczy inaczej, moją wymarzoną sytuacją jest to, żeby każdy linergista miał u siebie laser. Ja nie mówię, że to mają być moje lasery, że mają do mnie przychodzić na szkolenie. Ale jakby nie... mogły. To zapraszam. No. Nie, efekt jest taki, że bardzo wiele osób przez brak lasera u siebie, a nie chcąc odsyłać go do kogoś, kto ma laser, bojąc się, że go straci. Bo robi jeszcze jakieś tak usługi z zakresu makijażu permanentnego. To zrobi jeszcze tylko coś, żeby on tego dotknął jako ostatni, żeby zarobić kasę i nie przepuścić 500 zł za dopigmentowanie. Później, że tam się robi syf, że jest 7 warstw pigmentu na przykład po 7 różnych makijażyskach, tak. Znaczy linergiskach, przepraszam, to już jest jeden wielki dramat, nie? A tak, jeśli każdy ma przynajmniej jedną opcję pozbycia się delikatnej ilości chociaż tego pigmentu, no to my oczyszczamy swoje płótno. Dużo lepiej klient na tym wyjdzie i my długofalowo na tym wyjdziemy, nie? Wiesz co, to nawet nie jest kwestia tego, że my oddamy tego klienta, zauważyłam, tylko dziewczyny nie potrafią rozmawiać z klientką, dlaczego w ogóle ona ma proponować usunięcie swojej własnej pracy z tej skóry, wiesz, i jak logicznie wytłumaczyć to klientowi, żeby nie było tak, że... żeby sobie nie pomyślała, że wcześniej ona zrobiła tam jakąś kichę totalną. Bo to, no to my wiemy, że to tak nie wygląda, bo różne pigmenty różnie się zachowują po czasie i też inna jest wiedza dzisiaj, a inna była, wiesz, 2-3 lata temu. I ja też z moimi klientkami normalnie rozmawiam. Pani, nie wiem, Zosiu, Basiu, chciała pani kiedyś mocne brwi, bo była moda na Insta Brows, ale ja pracowałam wtedy, załóżmy, na Permablend na przykład i zrobiłyśmy sobie te Insta Browsy tym Permablendem, a to jest pigment, który faktycznie no długo się utrzymuje w skórze i lepiej zdecydowanie jest go oczyścić, wyczyścić, jakby tą skórę sobie przygotować na nową, leciutką, fajną, piękną, puszystą pigmentację, która teraz się pani po prostu podoba. I ja jakby, wiesz, no biorę na klatę, że to była moja pigmentacja. Ja też tłumaczę to dziewczynom, żeby tak rozmawiały ze swoimi klientkami, że to nie jest nic, że one przecież nie robiły tego specjalnie i też no wiadomo, że my się uczymy cały czas. Ta wiedza już jest dzisiaj taka, że jesteśmy w stanie przewidzieć efekt za rok, za dwa, jak ten pigment będzie wyglądał. Naprawdę, to już jest...
Chociaż nie jest różne, jest zrobiłem ankietę osób, które, wśród osób, które mnie obserwują, ja tam mam bardzo dużo linergistek, chyba 70% zaznaczyło, że nie czyta etykiet pigmentów. Więc to, że jesteśmy w stanie, nie znaczy, że to robimy. Ale to jest inna kwestia. To tam, dokładnie, gdzie inni są niedouczeni, nie chce im się, są leniwi, to my korzystamy. Ludzie tacy jak ja i ty, bo do mnie ktoś przychodzi na masterclass i mówi, co ty? Albo do ciebie, że właśnie potrzebuje laserów. No, to tak świat się kręci i generalnie tak to wygląda, więc ja wcale nie płaczę z tego powodu, że ludzie są niedouczeni. Nie, żartuję oczywiście, ale wiesz, o co chodzi. Wiem. No, znaczy, no tam, gdzie się kończy jakby czyjaś odpowiedzialność, tak, tam się zaczynają nasze możliwości mniej więcej. I to też ostatnio właśnie w jakiejś książce to wyczytałem i bardzo mi się spodobał ten cytat. Nie pamiętam jakiej, ale teraz nie będę jej rzucał. Efekt jest taki, że ja mam parę ładnych takich kursantek i dla nich mam ogromny szacunek do tego, że one mi wprost mówią, Wojtek, ja kupuję laser, bo już mi pigmentuje 3 lata i odbyłam parę szkoleń w ciągu tych 3 lat. I ja widzę, że to, co wtedy robiłam, to był na ten moment, co teraz wiem, to był październik. Wtedy ja dawałam siebie 110%. Ale ja wychodzę do tych klientek i ja je zapraszam za darmo na usuwanie i na zrobienie nowych brwi za darmo, po to, że one mi zaufały wtedy i ja chcę po prostu im pokazać, że ja cały czas o nie dbam. I może to się wydawać, no kurde głupia, no nie dość, że 2 sesje lasera oddaję za darmo, plus jeszcze pigmentację za darmo, ale z każdej takiej babki, która to usłyszy, ona ściąga kolejnych 10 babek. Mówi, patrz, ona się przyznała do błędu, 3 lata temu zrobiła wtedy, co uważała za dobre, teraz sama o tym mówi, że słuchaj, ja mogę lepiej, ja chcę ci dać to lepiej. I ona może tylko na tym wygrać. To, że ona sobie odmówi krótkoterminowej korzyści teraz, ona na tym długofalowo zyska i to bardzo, bardzo dużo, nie? Wiesz co, no, tylko też nie idźmy w jakieś skrajności, bo ja wiesz, jestem za tym, żeby faktycznie czyścić bezkosztowo tutaj swoje poprzednie pigmentacje, bo stan naszej wiedzy i świadomości był zupełnie inny i też umówmy się, ale producenci pigmentów mieli pole do popisu i mogli makaron na uszy nawijać te kilka lat temu. Dzisiaj to już nie ma czegoś takiego. Dzisiaj za bardzo jesteśmy my jako użytkownicy wyedukowani w tym, żeby nam wciskać, przynajmniej ja tak uważam, wiesz, kity, a jak ktoś wciska, to ja o tym głośno powiem, bo to nie jest fair wobec naprawdę wielu osób, nie tylko mnie, bo to, że ktoś, wiesz, na przykład powie, że te pigmenty mają bridge, a nie mają, no to wiesz, ja sobie machnę ręką, Boże, przecież to jest samobójstwo i w ogóle... Każdy o tym wie, ale nikt głośno o tym nie powie, nie? Wiesz, no w ogóle bez sensu się udzielać, nie? Ale jak już faktycznie młode osoby wchodzą do branży i ktoś im takie kity wciska, no to już się robi trochę niebezpiecznie i ślisko, nie? I faktycznie osoby, które o tym wiedzą, powinny o tym mówić, czy to na tych szkoleniach, czy w ogóle komunikować. Nie, znaczy wiesz, w ogóle ostatnio takie jakieś dziwne są akcje u nas w branży, w ogóle bezsensowne, nieuczciwe, nie fair, nie wiem, wszystko jest moim zdaniem na krótką metę. Robienie takich akcji, że wiesz, na przykład nawiązujesz współpracę z jakąś marką i tak naprawdę robisz w konia i markę, bo nie raportujesz, co jest nie tak, a użytkownikowi, znaczy kursantce wciskasz coś, co, na czym i tak de facto nie pracujesz, nie? Coś tu jest nie tak, coś tu jest niespójne. Wiele jest takich rzeczy, bardzo wiele osób chce się załapać na jakąś taką ala okazję, że ono coś, wiesz, sprzedaje, co ma zaistnieć jakiś tam, trochę, co? Może nie, że prestiż, tylko się przyczepić na taką przyczepkę. Też jest tak z laserami. Niektóre osoby, że wskoczyć do wagonika na chwilę. Mniej więcej tak, że ty jesteś szkoleniowcą z lasera, nie umiesz sprzedać jakby swojego lasera, swojego szkolenia, podpinasz się pod kogoś, żeby szkolić z tamtego lasera i może będę miała klientki albo klientów. No. Nie tędy droga za bardzo. Skoro nie masz klientów, to delikatnie rynek cię samemu weryfikuje. I coś z tym trzeba zrobić. Znaczy wiadomo, to jest zbyt taka zero-jedynkowa podejście do tematu, ale w większości przypadków tak jest, no, że rynek sam po prostu weryfikuje prędzej. No i tracisz przez to autorytet takim zachowaniem, wiesz, tracisz gdzieś tam zaufanie tych ludzi. Branża jest, pomimo tego, że dużo osób to robi, no to jest jednak mała i no wiesz, no to wszystko gdzieś tam krąży, informacja zwrotna jest, nie, że słuchaj, no... No my teraz gadamy 10 minut o różnych rzeczach od naszej branży i ja doskonale wiem, o kim w danym momencie jest mowa, to podejrzewam też, więc... No ale to jakby, wiesz, nie mam ochoty ani chęci, ani sensu, nie ma wytykać koło palcami, bo każdy i tak robi, co uważa i ze swoim... Ja się najbardziej rzeczy swojego sumienia boję, no, więc ja sobie swój ogródek, że tak powiem, uprawiam, czasem się wychylę i z transparentem, to jest bez sensu, tego nie powinno się robić i chowam się dalej, wiesz, robię swoje. Także nie wiem, no każdy ma swój kręgosłup moralny i niektórzy są nastawieni na kasę, niektórzy na prestiż, niektórzy na bycie sławnym i okej, okay, no i to też jest okej, okay, no to jest ich życie, niech sobie robią co chcą, ale jak to się odbija niestety kosztem innych i
bardzo tak szeroko, na szeroką skalę, gdzie cierpią kursantki, klientki, to już jest słabe, no bo wzbogacać się można jak najbardziej, ale nigdy czyimś kosztem, a tym bardziej robią to świadomie, bo każdy ma prawo do popełniania błędów. Nie, można, tylko wiesz, to jest na krótką metę wszystko. Oczywiście, że tak. Ale wiesz, każdy ma prawo do popełnienia błędów, do spieprzenia czegoś, wystarczy powiedzieć, słuchaj, zepsułam. Tak. Czasem tak mam, że mi to załóżmy... Wracając do tego, o czym rozmawialiśmy na początku. Tak, no to faktycznie ja też mówię dziewczyno, słuchajcie, no jeżeli faktycznie gdzieś widzicie tą pigmentację, nawet na masterclassach dziewczynami rozmawiam, ale mówią, Karola, jak ja mam pani powiedzieć, że chcę jej to usunąć, jak to była moja praca? No najnormalniej w świecie. Wziąć na klatę, po ludzku powiedzieć, że dzisiaj wiem, że te pigmenty są takie i takie, one się tak i tak zachowują. Nie powinno się technicznie na przykład karbonu, wiesz, ciasno kłaść, bo będzie właśnie za jakiś czas beton. No to mówię tej klientce, że po prostu to już nie działa. Ale ja już dzisiaj wiem, jak to działa, jak to powinno działać, bo wszyscy w branży de facto to już teraz wiemy, nie? Przynajmniej powinniśmy. Akurat to jest najlepsza metoda na to, żeby powiedzieć, to jest tylko prawda. Ja mam czasem taką dziewczynę, ona do mnie pisze na Instagramie, to nie jest moja kursantka, ale ja nie mam problemu z tym, żeby ktoś się ze mną skonsultował. I ona mi tam wysłała 2 czy 3 razy, mówi, Wojtek, przegięłam z parametrami, zrobiłam babce krzywdę i mi wysłała zdjęcie, ja mam ochotę się przeżegnać lewą nogą, nie? Żeby nie było, podkreślam, to nie jest moja kursantka, a żadnej mojej kursantce się nie udało zrobić krzywdy, więc no. Albo ale nie wiesz. Jest taki? Nie, wysyłaj mi wszystko. Ja akurat mam takie dziewczyny, że one mi o wszystkim mówią. I ja jej mówię, no to w czym problem? No i co ja mam jej powiedzieć? Powiedz, że przegrałeś z parametrami. No, Jezus, zdarza się, tak? Znaczy, nie powinno się zdarzać, ale no zdarzyło się. To przecież nie powiesz jej, że kurde, układ gwiazd, Saturn był w innej pozycji i przez to skórę rozpieprzyła. To jak się rzuca, wyciągnęła pani tak. Stało się, no przegrałaś z parametrami, powiedz prawdę. Klient prędzej doceni to, że powiesz mu prawdę, on wyczuje to, że zacznie się migać. Tak, że kręcisz, że coś wymyślasz, że proszę panią, to pani skóra. Tak. To pani wina. To pani wina de facto. Wie pani co, niech pani da sobie spokój z tym laserem, no tam już lepiej nie będzie, nie? No, po co? Przede wszystkim prawda i być jakby uczciwym wobec siebie, ale też takim w porządku, no? W ogóle nie tylko, wiesz, jako osoba, która gdzieś tam używa lasera, ale jako człowiek po prostu, no i najzwyczajniej w świecie. Dokładnie. No nikt nie lubi mieć wciskanego kitu, więc... Ostatnie pytanko chciałbym ci zadać. Bo już tak, kurczę, długo nam się gada, a mi przynajmniej bardzo przyjemnie, nie wiem jak tobie. Efekt jest taki, jakich rad udzielałbyś osobom, które już są w tej branży, albo dopiero do niej będą wchodzić? To albo takim, albo takim. To powiedz dla takiej i takiej. Nie wiem, bo ja tu zostawiłem jakby ci pole do wyboru, żebyś sobie jakie wybrała. Rady? No ale pytanie, w jakim kontekście, czy biznesowym, czy omawiamy aspekt artystyczny, czy właśnie... Z czym się najbardziej spotykasz? Jakie dziewczyny mają problemy? Rozterki. Przychodzi do ciebie dziewczyna na basic i taka, nie wiem, z 60% prawdopodobieństwem, żebyś jej powiedziała, że to rada będzie, którą ona sobie może wziąć do serca, czy powinna wziąć do serca. To już obojętnie, czy tu mówimy o artyzmie, czy mówimy tu o finansach, o motywacji, o podejściu do pracy, o jakiejś ambicji, o braniu krytyki. Okej, wiem o co chodzi. Wiesz co, no przede wszystkim chyba, żeby zrobić plan. Plan działania tego, co się chce gdzieś tam nawet w skali miesiąca zrobić, żeby sobie zautomatyzować pewne nawyki, znaczy po prostu, żeby wprowadzić nawyki w swoje życie, typu, że siadasz do skórek, ćwiczysz, opracowujesz sobie jakiś plan, jak pod basic mówimy, no to już, żeby przed szkoleniem miała przygotowane pewne rzeczy, typu, nie wiem, profil na Instagramie, żeby szkoleniowiec, który gdzieś tam ma zasięgi, żeby nawet mógł wspomóc, bo często u mnie jest tak, że klientki widzą moje kursantki, widzą ich pracę, im się to podoba i już fajnie, bo idą do tych moich kursantek i wiesz, ja się bardzo cieszę, bo to też przecież no, o to w tym chodzi, po to uczymy innych, żeby też właśnie zarabiali, żeby sobie ten biznes gdzieś tam rozkręcali, więc no na pewno te profile, żeby to też wyglądało ładnie, żeby to nie było tak, że oznaczę dziewczynę, a tam są, nie wiem, lody, kredki Bambino, wiesz. 30 fotek własnych dzieci. No właśnie, w tendencji. Wiesz o co chodzi, żeby po prostu już to wszystko było profesjonalnie przygotowane, bo okej, to jest bardzo fajna praca, tu jest, uważam, no, sztuka, dużo tej zabawy takiej artystycznej i okej, to jest jedna rzecz, ale druga, no to jednak jest biznes jak każdy inny i trzeba do tego od tej strony biznesowej też usiąść, poukładać sobie wszystko to, co można wycisnąć przed tym szkoleniem, gdzie już będzie
wtedy kumulacja zupełnie innych rzeczy, nie? Czyli właśnie ułożyć sobie, nie wiem, kwestie finansowe, księgowe, z działalnością gospodarczą, z kasą fiskalną i nawet jak się przecież tego nie będzie robiło, ale raczej no idziesz na szkolenie i wydajesz kupę kasy raczej z takim zamiarem, że będziesz to robiła, a też zresztą przy basicach właśnie przed tobą miałam kola z dziewczynami, bo jedna już jest po jakimś tam basicu i załamana, że jej to nie wychodzi, że w ogóle wiesz, nie czuję tego, a widzę się z nią za 2 tygodnie, w ogóle przelatuję też z drugiego końca świata i mówię, daj sobie pół roku, cokolwiek w życiu nie zaczynasz, dodaj sobie jakiś czas. Ja na początku też tego nie do końca, może nie, że nie lubiłam, denerwowało mnie też, że tego nie umiem i mnie bardziej napędza to, że ja tego, że mnie to denerwuje, że wiesz, ja tego nie umiem, więc ja bardziej pod swoje ambicje gdzieś tam wchodzę i próbuję się tego nauczyć i dopiero jak dochodzę do momentu, że to umiem, to mogę stwierdzić, czy ja to lubię, czy nie. No bo nie ma czegoś takiego, że ty wiesz, nie wiem, wchodzisz w fryzjerstwo, no, paznokcie, cokolwiek. Wydaje się to łatwe, ale jak ty w to wchodzisz, to nagle się okazuje, że ty nic nie umiesz. Te palce w ogóle są jak, wiesz, u jakiegoś, nie wiem... No zupełnie coś innego. Ludziom się wydaje, że patrzą, no to jest przecież tylko smyrkanie maszynka, przecież to nie może być trudne. A później właśnie dochodzi to, o czym mówiliśmy. Tak. Kwestia artyzmu, przewidywania, jak pigmenty się zachowują. W ogóle cała pigmentologia, kolorymetria, wszystkie jakby psychologia, dokładnie. Wszystko. Biznes, księgowy coś chce, paragon, wiesz, tutaj coś domówić, zafakturować, nie wiem, logistyka, lokal, tu przecieka, tu coś się dzieje. Jest tyle innych rzeczy, które będą gdzieś tam przeszkadzały w tym robieniu tych brwi, że no naprawdę im więcej sobie przygotujemy przed, poukładamy, naprawdę podejdziemy do tego zadaniowo, jak do jakiegoś projektu, tym lepiej dla w ogóle wszystkich, naprawdę. I nawet jak jest masterclass, to też polecam sobie już przejrzeć to wszystko z perspektywy swojej klientki przede wszystkim, czyli mówię do dziewczyn, zawsze przeglądamy sobie te ich profile na Instagramie czy tam na Facebooku i tak mówię, słuchaj, gdybyś ty miała pójść na brwi do siebie samej, czy ty byś poszła? No nie. No i dlaczego nie? No bo faktycznie nie podobają mi się tutaj te zdjęcia, tutaj, no to jeżeli ci nie podobają zdjęcia, to co trzeba zrobić? I wiesz, no to jest konsekwencja po prostu gdzieś tam pytań i odpowiedzi. Aż w końcu dochodzimy do tego, co musisz zrobić. Okej, muszę zapisać się na kurs na przykład fotografii albo muszę, nie wiem, znaleźć firmę, która zajmuje się social mediami, tak? I okej, wpisujesz to w kalendarz, robisz research, szukasz, dzwonisz, umawiasz się, ustalasz budżet, realizujesz. No to wszystko jest strasznie proste, tylko wiesz, trzeba usiąść, to rozpisać i dopiero zacząć działać. No bo jak my tylko o tym koncepcyjnie gdzieś tam w głowie myślimy, a dobra, zrobię to, to, tamto, to nagle jak się w pewnym momencie wszystko pozbiera, to się rozjedzie, nie? Bo... A dobra, idę widla się lapić, nie? Przytłacza mnie to na tej zasadzie, nie? To są proste rzeczy, ale ich ilość... Ona może bardzo trudna, przytłoczyć. Nie? Tak, ja powiem ci, ostatnio nawet usiadłam do skryptu właśnie szkoleniowego a propos tego szkolenia trenerskiego i jak zaczęłam, to jak po prostu jak wściekła, słuchaj, mam już ponad 100 slajdów zrobionych i to w tak różnych gałęziach jakby sobie to wszystko zrobiłam i to mi dało jeszcze kolejne w ogóle pomysły na kolejne rozbudowanie w ogóle z tego mojego prezentacji basic na prezentacji masterclass. I mówię, w co ja się wpakowałam w ogóle? Także wiesz, to się wydaje, ale jak już się usiądzie i zaczyna koncepcyjnie opracowywać pewne rzeczy, no to no można się za głowę złapać. Wiesz, ja się za głowę złapię, gdzie już mam tak naprawdę bardzo dużo materiału gotowego, ale jak ja zaczęłam to wszystko sobie układać tak, jak sobie to wyobraziłam w pewnym momencie, pewnego dnia, to się rozjeżdża wszystko. No ja ostatnio byłem prelegentem na konferencji Agnieszki Majewskiej, no i też mnie tam zaprosiła miesiąc wcześniej na to. Tam przygotowywał tak prezentację o tym, jak można fajnie na laserach zarabiać. Mówię, okej. Okay. No ale było parę tam ładnych pożarów do ugaszenia, czy było parę większych priorytetów. No i wystąpienie miałem w sobotę i się za to zabrałem w środę. I ja myślałem, że Wojtek, no umiesz rozmawiać, nie boisz się jakby wystąpień, nie boisz się kamery, będzie okej. Okay. Liczysz koszty, liczysz przychody. Zacząłem sobie jakby to wszystko, wiesz, jakby rozpisywać na karteczkach, co bym chciał powiedzieć, żeby jakąkolwiek w ogóle ścieżkę narracji wypracować. Ja mówię, o kurwa, to nie będzie takie przyjemne, to nie będzie takie łatwe, nie? Jakoś podołałem, ale też miałem wyobrażenie, że to dużo łatwiejsze będzie, ale zawsze tak jest, że jak się zetkniesz ze ścianą, to dopiero wiesz, ile kroków musisz zrobić, żeby na nią wejść. Jezu, nawet miniesz. Ja pamiętam taką moją pierwszą większą konferencję. Ja byłam w Bazylii, gdzie było tam ponad 300 osób i ja, słuchaj, zrobiłam prezentację, oczywiście też miesiąc przed dopiero do tego usiadłam, ale sobie wszystko sobie posklejałam, poskładałam, ładna prezentacja, cyk, 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 no wiesz, prezentacja, jak byłam obcykana, ale dojechałam tam na miejsce
I to była, oni mają takie ogromne konferencje, w sensie kilkudniowe na przykład. I ja byłam chyba 4. dnia. I wiesz, od 1. dnia patrzyłam, widziałam, co się dzieje na sali i jak ludzie reagują na to, co inni prezentują. Mówię, o nie. Na przykład tam mówili, że sam suchy materiał, bez wideo, bez zdjęć na przykład, bez przykładów. Tu, że mdła gadka, nie? Tu, że za dużo tekstu na... I faktycznie, słuchaj, zaczęłam analizować tą moją prezentację. Mówię, nie, no ja wszystko mam do zmiany. I siedziałam, słuchaj, w nocy przed prezentacją moją, zmieniałam praktycznie wszystko. Dodawałam wideo, dodawałam, wiesz, jakieś takie materiały przed i po, takie, żeby coś się działo. Nie, no wszystko mi się totalnie rozjechało i też byłam na takim totalnym freestylu. Moja tłumaczka była na mnie potem za to zła, ale no, no to, no właśnie, o to chodzi, że trzeba to wszystko sobie mimo wszystko dobrze przemyśleć, przeanalizować. Jak masz prezentację, wchodzisz na TED, wiesz, występy TED i patrzysz, co tam faktycznie się dzieje, jak fajnie ludzie mają te rzeczy poukładane. No to jednak wymaga... strategii i planu. Jest taki gościu w Polsce, polecam wszystkim oglądnąć, a propos wystąpień publicznych, ale też nie tylko, tylko samej komunikacji, ja właśnie się z nim przygotowywałem, Kamil Kozioł się nazywa. Okej. Okay. Absolutny top, jeśli chodzi, są dwa filmiki z nim na YouTubie, na kanale Przygodów Przedsiębiorców, gdzie on w sumie w 40 minut pokazuje ci, jak możesz ułożyć jakąkolwiek w miarę przyjemną prezentację dla oka w ciągu 15 czy 20 minut. I naprawdę działa bardzo fajnie, tylko w 15 minut ułożysz coś, co ma jakąkolwiek wartość. Później to jest, wiadomo, doszlifowywanie tego, uśmieszanie wiesz, tego. Wiesz, szkielet ja też już mam. Jakby no. Szkielet to nie problem, tylko wkład merytoryczny, gdzie ja mam w galerii zdjęć 100 tysięcy zdjęć i ja szukam jakiegoś przypadku na dany temat. I to już, przepraszam cię bardzo, ale to już nie jest 20-40 minut, tylko to jest siedzisz i przewijasz, przeglądasz, składasz przed i po, wiesz, no bo to taka branża, taki temat raczej. No ty miałeś akurat temat o kasie, więc fajnie, faktycznie w miarę to sprawnie można poskładać. Dokładnie. Ale jak już stricte skupiasz się na samej merytoryce, żeby przekazać jakby swój punkt widzenia, jakieś tam swoje odkrycie, obserwacje. Właśnie o to chodzi. To tam już, żeby wyrobić jakąś ścieżkę narracyjną, już jest zupełnie co innego. No mi się kamera już rozładowała, więc... Ja znowu wstawię jakby tutaj moje jakieś zdjęcie, jak dokańczam. Już mi się drugi raz w rzędu tak zdarzyło, więc spoko. Ciebie cały czas widać, więc jeszcze super. Trzeba trzymać fason. O Boże kochany, czyli koniec. Dokładnie. Bardzo ci dziękuję, bardzo również. Przyjemnie mi się rozmawiało. No i co, powodzenia ci życzę. Dziękuję bardzo i wzajemnie. Dziękuję.